Gminnym otwieram 13. sesję Rady Gminy Panki. Na podstawie listy obecności stwierdzam obecność 15 radnych. Uchwały podejmowane w dniu dzisiejszym będą prawomocne. Informuję, iż zgodnie z artykułem 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są dostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Proszę panie i panów radnych, zaproszonych gości oraz mieszkańców o przestrzeganie zapisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i nieujawnianie w czasie posiedzenia sesji Rady Gminy danych osobowych innych osób. Witam wszystkich zgromadzonych gości, witam radnych, witam zaproszonych gości, panią wójt, panią sekretarz. Dzień dobry. Przechodzimy od razu do punktu drugiego. Przyjęcie porządku obrad. Czy do zaproponowanego przeze mnie porządku obrad będą nanoszone jakieś poprawki? Proszę. Pani przewodnicząca, proszę o wprowadzenie w punkcie 7.8 uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6.52.2019 Rady Gminy Panki z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty w wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Poproszę jeszcze wszystkich radnych, żeby zalogowali się do systemu. Wszyscy są już zalogowani do systemu. W związku z tym proszę o oddanie głosu za przyjęciem nowego porządku obrad. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad po zmianach, proszę o naciśnięcie przycisku i jednocześnie podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Porządek został przyjęty 15 głosami. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z obrad 12 sesji Rady Gminy Panki. Protokół sesji Rady Gminy Panki jest dostępny na stronie internetowej gminy w zakładce Rada Gminy. Wersja papierowa dostępna jest w biurze Rady Gminy. Proponuję, aby przyjąć protokół bez jego odczytywania. Kto z państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki, jednocześnie naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto z państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Protokół został przyjęty 15 głosami. Punkt czwarty. Sprawozdanie z działalności wójta gminy w okresie między sesjami. Poproszę panią wójt o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Od ostatniej sesji troszkę czasu minęło, aczkolwiek był to czas bardziej spokojny. Praktycznie urząd funkcjonował dla bieżącego trybu. W dniach 13-17 stycznia w przedszkolu w Konieczkach zorganizowany był tydzień dla przedszkolaków. Był to tydzień zorganizowany z udziałem gminy.
to wyjazd do kina, wycieczka do biblioteki, warsztaty plastyczne, warsztaty kulinarne oraz warsztaty sportowe, dość liczna przedszkolaków z tych zorganizowanych takich małych mini baterii z naszej gminy skorzystała. Wszystkie zadania związane z funduszem sołeckim były wykonane zgodnie z zadaniem. Obecnie jesteśmy w trakcie opracowania audytu energetycznego, który, tak jak wcześniej informowałam, związany jest z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy. Mamy też poczynione następne kroki co do własnego ujęcia wody. Tym razem zajmujemy się własnym ujęciem wody w miejscowości Kostki. Ale tak jak mówię, to jest wszystko na początkowym etapie. Zgłosiłam do Powiatowego Zarządu Dróg pilną potrzebę bariery oddzielających ciąg pieszy od ulicy przy Szkole Podstawowej w Pankach przy drodze wojewódzkiej, natomiast przy Szkole w Koniewcach przy drodze tak powiatowej. Wcześniej kilkoma interwencjami prosiliśmy województwo o pozwolenie wybudowania, przebudowy właściwie chodnika. Niestety cały czas mamy negatywne stanowisko ze strony województwa. Poprosiłam pana starostkę o pomoc, chociaż w taki sposób, żeby nam pomógł ograniczyć to niebezpieczeństwo, które niestety w tym momencie jest bardzo duże. Jesteśmy umówieni z panem starostą na w przyszłym tygodniu na wyjazd w teren, więc myślę, że tutaj najszybszym takim sposobem w miarę możliwości bezpiecznego ograniczenia tego ciągu pieszego przy szkołach będzie na ten moment montaż tych barierek. Została też wykonana dokumentacja projektowa co do oświetlenia ulicy Tysiąclecia. Jest to odcinek od strony górniczej do sklepu Polo. Pieniążki z tego były pozyskane przez sołectwo Panki. Sołectwo Panki zmieniło zadanie. No i tutaj chciałam podziękować bardzo serdecznie mieszkańcom, że podjęli taką decyzję, bo jest to zasadne. I co mogę na ten moment powiedzieć, będziemy chcieli do końca roku to oświetlenie wykonać. Jeszcze jedna taka informacja. Został rozstrzygnięty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie sportu. 42 tysiące dla klubu sportowego, 6 tysięcy dla klubu naszej siatkówki oraz 2 tysiące dla Związku Harcerstwa Polskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy radni mają jakieś pytania do pani wójt? Przechodzimy do punktu 5. Zapytania mieszkańców. Pozwolę sobie tutaj jako pierwsza zabrać głos. Jest nas tu dzisiaj na sali bardzo dużo, ale proszę o zachowanie kultury wypowiedzi. Na sali są obecne małe dzieci. Bardzo proszę o niepodnoszenie głosu, zapanowanie nad emocjami, nieużywanie wulgarnych, obelżywych słów. Osoby, które nie zastosują się do tego, będą z sali po prostu wyproszone. Jesteśmy dorosłymi ludźmi, panujmy nad emocjami. I zwrócę się tu jeszcze do radnych. W myśl artykułu 25 ustawy o samorządzie gminnym w związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Kodeks karny gwarantuje nam bezpieczeństwo, że nie można na radnego wywierać żadnych nacisków, wpływów, nie wolno mu grozić. Decyzje podjęte przez radnego mają być jego decyzjami samodzielnymi. Jeżeli będę miała jakikolwiek cień wątpliwości, że ktokolwiek usiłował wpływać przed dzisiejszą sesją na radnych, będę musiała podjąć kroki prawne i zawiadomić o tym odpowiednie instytucje. Dziękuję. Czy mieszkańcy mają jakieś pytania? Ja chciałabym zabrać głos. Poproszę panią tutaj do... Szanowni Państwo Radni Rady Gminy w Pankach.
My, rodzice dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w Aleksandrowie, wyrażamy kategoryczny sprzeciw wobec propozycji reorganizacji placówki, do której uczęszczają nasze dzieci. Reorganizacji polegającej na utworzeniu filii i przeniesieniu uczniów klas 4-8 do szkoły podstawowej w Konieczkach, a pozostawieniu tylko wychowanków oddziału przedszkolnego oraz klasy 1-3. Przypuszczamy, iż reorganizacja to pierwszy krok do likwidacji szkoły, czego nie chcemy i na co, mając na względzie dobro naszych dzieci, nie wyrażamy zgody. Nie zgadzamy się z taką polityką edukacyjną, w której górę nad dbającą o prawidłowy i harmonijny rozwój dziecka szkołą przejmuje wymiar finansowy. Decyzja o likwidacji bądź reorganizacji szkoły nie może opierać się wyłącznie o czynnik ekonomiczny. Nasze dzieci nigdy nie będą wskaźnikami ekonomicznymi. Jesteśmy zespołem, w którym obowiązują zasady otwartości i szczerości w rozwiązywaniu wszelkich problemów. Nie występujemy przeciwko innej szkole, nie znamy też, problemy finansowe gminy. Myślimy, że wspólnie i w każdej placówce należy szukać oszczędności, traktując edukację wszystkich dzieci jako dobro nadrzędne i całość. Nasza szkoła nie oferuje gorszych warunków edukacji od innych placówek w gminie. Nasze dzieci osiągają wysokie wyniki nauczania, które przekładają się na wyniki egzaminów zewnętrznych. W szkole, oprócz zajęć wynikających z realizacji podstawy programowej, odbywają się zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne. Szkoła jest systematycznie wyposażona w sprzęt multimedialny, który czyni proces nauczania bardziej interesującym. Dzieci rozwijają swoje zainteresowania podczas dodatkowych zajęć, odnoszą sukcesy, biorą udział w licznych projektach edukacyjnych, wyjeżdżają na ciekawe wycieczki, prezentują swoje umiejętności podczas licznych szkolnych i środowiskowych uroczystości, prężnie działają w ramach szkolnego wolontariatu. Szkoła w miarę możliwości jest na bieżąco remontowana. Wszelkie remonty wykonuje w ramach swojej pracy konserwator. Rzadko zatrudnia się do tego celu dodatkowe osoby. W ostatnich 2 latach wyremontowano dodatkową salę oddziału przedszkolnego, salę numer 5, urządzono gabinet szkolnej pielęgniarki, wymieniono podłogi w miejscach wymagających naprawy, pomalowano hol i korytarz, na bieżąco odnawiane są też poszczególne klasy. W naszej szkole dzieci czują się bezpiecznie. Panuje w niej rodzinna atmosfera, mała liczebność klas pozwala na indywidualizację nauczania i wsparcie każdego ucznia. Nauczyciele znają nasze dzieci i nas. Wiedzą, z jakimi trudnościami się borykamy i mogą natychmiast zareagować na daną sytuację czy problem. Chętnie służą pomocą. Znaczna część naszych dzieci potrzebuje dodatkowego wsparcia. W naszej szkole objęte są pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Nasza szkoła, jako jedyna w gminie oraz w sąsiednich gminach, jest przystosowana do przyjęcia dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Posiadamy podjazd, a zajęcia odbywają się na jednej kondygnacji. Wokół szkoły znajduje się przyszkolny ogród oraz boisko, natomiast w najbliższym czasie wyposażymy plac zabaw w nowe urządzenia, na co mamy już pozyskane środki finansowe z sołectw. Na reorganizacji szkoły zawsze najbardziej tracą dzieci. Muszą one nie tylko zmienić szkołę, nauczycieli, środowisko, w którym się wychowywali. Z małolicznych klas trafią do klas, które będą znacznie liczniejsze. Może to mieć negatywny wpływ na ich rozwój emocjonalny oraz na ich osiągnięcia. Konsekwencją reorganizacji naszej szkoły będzie również konieczność dowożenia dzieci do szkoły w Konieczkach. Ile kilometrów będą musiały przejechać dzieci, żeby dojechać do domu? Do najdalej położonej miejscowości mają 10,7 km.
To jest z Konieczek, od numeru 64 do Cyganki, numer 7, 6,9 km. Z Konieczek, od numeru 64 do Kostrzyny, 8,1 km. Plus powrót Cyganka Kostrzyna, dodatkowe 3,8 km. Wiadomo, że droga dojazdu autobusu jest dłuższa z powodu konieczności objechania wielu wsi. W okresie zimowym przejazdy lokalnymi drogami nie zawsze odbywają się punktualnie. Ze względu na organizację dowozu dzieci mogą mieć również utrudnioną możliwość skorzystania z oferty zajęć pozalekcyjnych. Warto również wspomnieć o kosztach, które wygeneruje dodatkowy transport dzieci. Szanowni radni, szkoła to nie tylko budynek. Szkoła to społeczność, którą współtworzą pracownicy, uczniowie i ich rodzice. Klimat, wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, stabilność funkcjonowania, nieustanne doskonalenie działań, dokładnie sprecyzowane cele to wartości, których nie zastąpi nawet najlepiej wyposażony budynek. Nasza społeczność wiejska jest silnie emocjonalnie związana ze swoją szkołą. Szkoła w Aleksandrowie jest ostatnim publicznym budynkiem we wsi. W niej odbywa się nie tylko edukacja dzieci, ale i wydarzenia kulturalne, rozrywkowe. Budynek szkolny jest lokalem wyborczym podczas wyborów, miejscem spotkań z władzami. Czy względy ekonomiczne są rzeczywiście najważniejsze? Czy nieważniejsze jest bezpieczeństwo, dobre samopoczucie, właściwe wychowanie i opieka oferowana dzieciom? Jesteśmy przekonani, iż nasze argumenty przeciwko projektowi reorganizacji szkoły podstawowej w Aleksandrowie trafiły do Państwa. Mamy nadzieję, że podejmując ostateczną decyzję, zechcą Państwo wziąć pod uwagę powyższe argumenty, nie niszcząc tego, co przez tyle pokoleń służyło naszym mieszkańcom. W imieniu mieszkańców miejscowości Aleksandrów, Cyganka, Pacanów, Kostrzyna, Kotary, Ślusarzy, Janiki oraz Dankowice. W załączeniu przedkładamy kopię list mieszkańców przeciwnych reorganizacji szkoły. Zebraliśmy ponad 370 podpisów, co świadczy o wielkim wsparciu lokalnej społeczności dla naszej szkoły. Dziękuję. Dziękuję pani. Czy jeszcze ktoś z mieszkańców chciałby zabrać głos? Poproszę pana sołtysa. Szanowna pani wójt, Wysoka Rado. Pozwolę sobie też kilka słów powiedzieć. Wy mieszkańcy czterech stolic: Aleksandrowa, Pacanowa, Cyganki, Janik, Ślusarzy, Kostrzyny, Kotar. Jesteśmy zaniepokojeni informacją o zamiarze likwidacji szkoły oddziału w Aleksandrowie. Po trzech latach od próby całkowitej likwidacji na nowo odżyła ta sprawa. W naszym odczuciu jest to początek końca funkcjonowania naszej placówki. Jako mieszkańcy sprzeciwiamy się temu zamiarowi i mówimy stanowcze nie. Przykro nam, że przy każdej zmianie władzy szkoła w Aleksandrowie staje się kością w garle i solą pokół rządzących. Idąc do wyboru, mieliśmy nadzieję, że zmiany, które każdemu mieszkańcowi wyjdą na dobre, tymczasem po raz kolejny musimy walczyć o to, co się nam należy. O miejsce, w którym każdy z nas jest związany na istnieniu, bardzo którego nam zależy. Wiemy, że chodzi o oszczędności, które w ogólnym rozrachunku będą niewielkie. Z wielkim szacunkiem dla pani wójt doceniamy starania w szukaniu oszczędności, ale nie zgadzamy się na dokonywanie ich kosztem naszych dzieci, ponieważ to one są przyszłością gminy. Szkoła w Aleksandrowie należy najstarszej w naszym regionie. W
kupowali ją nasi dziadkowie i pradziadkowie. Jak donosi kronika szkoły, na obecnym boisku szkolnym wypalano cegłę, a mieszkańcy pracowali społecznie, aby szkołę zbudować. Dobro szkoły od zawsze należało na sercu mieszkańców. W latach 2010-2011 środki z dwóch funduszy sołeckich zostały przekazane na ogrodzenie szkoły od strony południowej i zachodniej. W minionych latach organizowano również festyny i loterię fantomów, z których dochód był przeznaczony na rzecz szkoły. Szkoła jest wyremontowana, ocieplona, ma wymienione okna, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Na rok 2020 mieszkańcy niżej wymienionych sołec zgodzili się na przeznaczenie środków z funduszy sołeckich na wyposażenie placu zabaw znajdującego się na placu szkolnym. Aleksandrów przeznaczył 5 tysięcy, Cyganka Pacanów 3 tysiące, Janiki Słucharze 2 tysiące, Koszczyna Kotary 1 tysiąc. Są to nieduże środki, ale myślimy, że to dopiero początek, wszak z obiektu tego korzystali do tej pory nie tylko uczniowie szkoły, ale popołudniami również inni mali mieszkańcy okolicznych wiosek. Według naszej opinii przedmiotem rozważań Rady Gminy powinna być dyskusja, w jaki sposób przyciągnąć dzieci do naszej szkoły, jak wykorzystać ich potencjał, w jaki sposób znaleźć środki na wydłużenie pracy świetlicy, aby rodzice, którzy decydują się na zapisanie dziecka do naszej szkoły, mogli je bez pośpiechu odebrać po pracy. To tak niewiele, a moglibyśmy spowodować, że rodzice korzystający z usług prywatnych przedszkoli, do których gmina również dopłaca. Decydowalibyśmy się na ofertę edukacyjną szkoły w Aleksandrowie. Może dobrą propozycją byłaby możliwość organizacji dla dzieci posiłku. Prosimy o równe traktowanie naszych dzieci, gdyż nie są one gorszymi mieszkańcami naszej gminy. Dlaczego mają dojeżdżać do innych szkół, oddalonych od ich miejsca zamieszkania? Dlaczego mają mierzyć się ze stresem związanym ze zmianą otoczenia? Szanowna Pani Wójt, Rado Gminy, wraz z Panią Przewodniczącą na czele, Szanowni Sołtysi, w minionych wyborach dostaliśmy mandat zaufania od wyborców, którzy oczekują, iż to zaufanie, którym nas obdarzyli, nie zostanie zaprzepaszczone. Poprzez niefortunne podjęte decyzje, w ostatecznym rachunku za 4 lata będziemy z nich rozliczeni. Naszym zadaniem praca w samorządzie wymaga wrażliwości i powinna mieć na celu dobro wszystkich mieszkańców. Prosimy władze gminy o wycofanie się z zamiaru reorganizacji. Na koniec chcemy również podziękować wieloletniej, a obecnie emerytowanej nauczycielce pani magister Sik za nieocenioną pracę i zaangażowanie naszej szkoły w Aleksandrowie. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Poproszę panią. Witam wszystkich zgromadzonych. Pierwszy zwrócę się. Nie słychać, przepraszam. Chciałam się spytać pierwszy pani wójt i radnych, a może tylko pani wójt, kiedy została po prostu zadecydowane, że nasza szkoła w Aleksandrowie ma być zlikwidowana. W grudniu, jak byłam na zebraniu, ostatnie dni grudnia, zorientowałam się z rozmów, które padały, że ta decyzja już zapadła. Już były po prostu obliczenia, ile będzie oszczędności, ile jest zadłużenia. Czy po prostu kalkuluje się, co zrobić. To są moje przemyślenia. Bardzo bym chciała dostać po prostu tą odpowiedź, jeśli można o to prosić. Drugie, pani skarbnik mówiła, że szkoła jest bardzo zadłużona, ale czy mieszkańcy Cyganki, Pacanowa, Aleksandrowa, czy oni ją zadłużyli? A jeśli ktoś zadłużył,
według mnie, to jest moje zdanie, to zadłużyli ją pracownicy Urzędu Gminy i radni. Dlaczego godzili się na po kilka pożyczek na jednej sesji? To wiadomo, że jeśli się bierze pożyczkę, ktoś ją musi spłacić. Więc bardzo proszę zastanowić się, bo uważam, że to naprawdę jest krzywdzące. Ostatnio, żeśmy walczyli o szkołę, no można powiedzieć, cudem została. Na ostatni tydzień temu słyszałam od radnych, bardzo żeśmy walczyli o szkołę. Ja byłem za ratowaniem szkoły, koniec końcem zajrzeliśmy do papierów przy mediach. Było 9 do 6, ale gdy mediów brakło, było to 25 stycznia 2016 roku, było 11 do 3. 3 osoby się tylko wstrzymały. Za zostawieniem szkoły było 0. Więc się pytam radnych, kto był za pozostawieniem szkoły, jeśli 0? Ale zero. Wyciągnięte. Jeśli. Ale proszę o nieprzerywanie. Pani skończy, to nie jest manipulacja. To, żeśmy wyciągli niestety z urzędu gminy, z protokołu, bo wtedy jeszcze nie było nagrywane wszystko. U pani syn był i to wyciągnął. Chyba papiery nie kłamią. Dobrze. Skoro dokument był napisany, no to co ja wiem, to niestety kuratorium pomogło tej szkole. A 11 do 9, do 3. To zwrócimy się do pani i wytłumaczy to. No. To nie była głosowana uchwała, tylko był głosowany wniosek o to, czy uchwała w ogóle ma trafić pod obrady. I 11 osób było za tym, żeby uchwała nie trafiła pod obrady. I tym sposobem uchwała w ogóle nie była procedowana przez Radę i nie było nad nią głosowania. Jeżeli jest taka wola, to ja zaraz przejdę i ten protokół wydrukuję i przyniosę, bo no nie mam tutaj, nie byłam przygotowana, żeby mieć ten dokument przy sobie. Syn był u pani i właśnie to wziął. I na tej podstawie właśnie ten się opiera. No dobrze, jeśli źle to zrozumiałam, przepraszam. Tydzień temu były dwie panie dyrektorki ze szkół. No i właśnie mówiły na temat windów, że każda, jeśli będzie potrzeba, to szybko to zrobi. Do 1 września będzie zrobione tak, że każde dziecko z obojętnie jaką niesprawnością ruchową będzie miało możliwość. Panie wójt, czy windę się kupuje na półce w sklepie? Czy winda kosztuje 10 czy 20 zł? Którą szkołę na to będzie stać? No chyba żadną. A już nie mówię o całej ilości papierów, które by były potrzebne. A jedna szkoła w Aleksandrowie jest do tego przystosowana. Czy można wiedzieć, co będzie jutro, za godzinę, a jutro, a za rok? Nie. Dzisiaj pani powie, że nie ma u nas chorego dziecka, ale może być. Więc co pani wtedy powie jednemu, drugiemu rodzicowi? To nie moja wina. Proszę sobie wziąć dziecko i zawieźć do Częstochowy. Naprawdę nie można. Dzieci są wszystkie nasze. Nie ma moich, twoich. Kto będzie na osobie młodsze? Bo ja już jestem w starszym wieku. To emeryturę może jakąś będę miała.
ale osoby młodsze, no niestety, jeśli nie będzie miał na nich kto robić, to nie będą mieć emerytury. I dlatego mówię, że naprawdę na dzieciach nie można oszczędzać. Ale to jest moje zdanie. Dziękuję. Proszę to wziąć pod uwagę, bo o nic więcej nie proszę. Nie dla siebie, ale dla wnuków i dla naszego młodego pokolenia. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę panią wójt o zabranie głosu. Ja się odniosę tutaj do co do decyzji o co o decyzji, wcześniej nie było żadnych. Mieliśmy dwie komisje z rad. Na pewno w grudniu takiej decyzji, w ogóle taka decyzja nie była rozważana. Dwie komisje w styczniu, które mieliśmy, była informacja sygnalizowana, natomiast co do decyzji, naprawdę żadnych takich rozmów nie było. Była komisja, myślę, że nawet są rodzice, którzy w tej komisji uczestniczyli i to była praktycznie jedna taka bardzo merytoryczna komisja poświęcona typowo właśnie tej zmianie. Natomiast odniosę się co do windy. O windzie nie wiem, czy akurat w tym kontekście pani o to chodzi, ale rozmawiała pani dyrektor, przekazywała informację, że jest taka możliwość z projektu PROW-u, jak najbardziej taką windę pozyskać, czy dla jednej, czy dla drugiej szkoły. Ale to jest taki plan daleko idący. Na ten moment, gdybyśmy mieli takiego dzieciaka, który naprawdę wymagałby jakichkolwiek dodatkowych rzeczy wynikających z orzeczenia, tak jak mówiłam, spełnimy każdy warunek. Szkoła w Konieczkach na ten moment też ma od strony parkingu łagodny podjazd. Na tym samym piętrze znajduje się ubikacja, znajduje się sala rehabilitacyjna, więc nie widzę przeszkód, aby ten dzieciak tam jak najbardziej mógł z tego korzystać. Podobna sytuacja jest w szkole w Pankach. Od strony boiska też jest wejście bardzo łagodne, na tym samym poziomie jest ubikacja, są dwie klasy lekcyjne, jest sala gimnastyczna. Więc proszę państwa, nie można mówić tutaj tylko o szkole w Aleksandrowie, że jak najbardziej spełnia. Do końca ona też nie spełnia, bo też w łazienkach nie ma poręczy, też do końca nie jest przystosowana. Jedynie co jak najbardziej nie można teraz tego kwestionować jest podjazd, tak? Czego naprawdę no, w tym momencie inne szkoły nie mają, ale tak jak mówię, to wszystko będzie można, jeżeli będzie taka potrzeba, dopracować, zorganizować. Dziękuję pani wójt za wypowiedź. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Poproszę. Dzień dobry, witam szanowną radę, panią wójt i wszystkich, halo, zgromadzonych tutaj. Ja w zasadzie chciałem się odnieść głównie do meritum sprawy, w zasadzie czyli do pieniążków, bo tak prawdę mówiąc to tylko o tym powinniśmy rozmawiać, bo inne względy jakby nie mają tutaj znaczenia. Mianowicie my jako mieszkańcy zostaliśmy poinformowani, że do szkoły w Aleksandrowie trzeba dopłacić 450 tysięcy złotych oprócz subwencji. Wydaje mi się, że ta kwota jest mocno nierzetelnie przeliczona, dlatego że jest to surowa kwota, która nie
nie obniża dodatkowych kosztów związanych z dalszą działalnością tej szkoły. Mianowicie tak pozwoliłem sobie pokrótce i na szybko uwzględnić dodatkowe koszty, które i tak będą przyporządkowane tej sytuacji. Mianowicie 450 tysięcy jest to główna kwota. I jak tutaj ktoś przeliczył dojazdy dzieci będą kosztować, pani wójt mówiła, około 120 tysięcy, natomiast okazało się, że to nie jest 6 km, tylko około 10-12 km, jak tam panie poprzeliczały, więc plus minus liczę, że to nie będzie kwota 120 tysięcy, tylko 200 tysięcy. W tym momencie zostaje nam już oszczędności tylko 250 tysięcy. Wiadomo, że trzeba będzie uzupełniać etaty, co pani wójt na ostatnim spotkaniu potwierdziła, że nie wszyscy nauczyciele stracą pracę, bo będą pozatrudniani w innych szkołach. Liczę tylko dwa etaty. Dwa etaty, przeliczając z kwoty 450 tysięcy na 6 etatów, które zostaną zwolnione, to wychodzi 75 tysięcy na etat. Więc mamy następne 150 tysięcy, które i tak gmina będzie musiała utrzymać jakby w własnym budżecie. W tym momencie zostaje nam oszczędności tylko 100 tysięcy. Wszyscy wiemy, że część środków pozyskanych przez panią dyrektor w gminie, w szkole w Aleksandrowie zostało przeznaczone, jak ostatnio pani wójt określiła, na wypłaty nauczycieli w Aleksandrowie. W związku z tym jest to kwota około 50 tysięcy, trochę więcej, nie wiem dokładnie. W związku z tym należy kwotę 450 tysięcy pomniejszyć o to 50 tysięcy. W tym momencie zostaje nam niestety już tylko 50 tysięcy. Trzeba wziąć pod uwagę jeszcze fakt, że 450 tysięcy to są zarobki, to są etaty, to są zarobki pracowników i ci pracownicy odprowadzają podatek. Jak wszyscy wiemy, część podatku wraca z powrotem do gminy. Jest to około 38-39%. Wiadomo, że nie wszystkie etaty należą do pracowników naszej gminy, natomiast większa część tak. W związku z tym pozwoliłem sobie w przybliżeniu podjąć 30 tysięcy złotych. To są te pieniądze, które po prostu nie trafią z powrotem do gminy, no bo ci ludzie po prostu nie będą pracować, nie będą mieli etatów. No, w tym momencie zostaje nam tylko 20 tysięcy. Nie wiem, czy gmina uwzględniła również to, że szkoła w Aleksandrowie ma status małej szkoły, na co są dodatkowe subwencje w wysokości 1200 zł. Na dzień dzisiejszy jest tam 32 uczni, razy 1200 daje nam to 40 tysięcy złotych. Robiłem to naprawdę w przeciągu 10 minut i podejrzewam, że przeglądając tą sprawę, jeszcze można uzyskać dodatkowe jakieś środki. Dlatego nie wiem, dlaczego tak nierzetelnie została przygotowana kwestia podstawowa, bo rozmawiamy o dobru dziecka. Natomiast z mojego punktu widzenia dobro dziecka w ogóle tutaj nie jest brane pod uwagę. Rozmawiamy również o etatach ludzi z naszej gminy, którzy pracują na stanowiskach od wielu lat. Choćby mój kolega, nie? Tak jak on. I w tym momencie po prostu zostaje pozbawiony pełnego etatu. Nie wiem, czy część etatu wystarczy mu na to życie. Tutaj akurat chciałem się również odnieść do ostatniego pytania pana Krzysztofa, mojego kolegi również, który zapytał mnie na ostatnim zebraniu, spotkaniu. Ale o co ci chodzi? Chodzi ci o dzieci, czy chodzi ci o etaty? Więc panie Krzysztofie, chodzi mi i o dzieci, ale również o etaty, bo to jest jeden organizm. Bo jeżeli ludzie nie będą mieli etatów, nie będą mieli pracy, a wbrew pozorom ludzie potrzebują pracy,
nie będą mieli włożyć co dziecku do garnka, tak po prostu wprost mówiąc. Myślę, że ma to jakieś znaczenie. I jakby jest to organizm zamknięty. W zasadzie tyle, co miałem do powiedzenia. Ubolewam nad faktem, że tak nierzetelne według mnie i nie tylko przeliczenia nie zostały zweryfikowane przez radnych, bo podejrzewam, że jest to tego typu przeliczenia mają zamiar nas jako społeczeństwo i również jako radnych zmanipulować po to, żeby zamknąć tą szkołę. Wiadomo, że szkoła jest to miejsce kultury, jest to nasza historia, tak jak ostatnio pan radny Burzyk opowiadał pięknie, że ma wspaniałą historię. Jest to najstarsza szkoła w okolicy, jest to nasza kultura, jest to nasze dziedzictwo, które powinniśmy uszanować i utrzymać wszelkimi siłami. Ja rozumiem sytuację gminy, że jest trudna i też pochylam się nad tym, bo jestem, mieszkam tutaj, urodziłem się tutaj i wszystko zrobię, żeby ta gmina została utrzymana i jeżeli będę w stanie w jakiś sposób pomóc, to z chęcią pomogę. Natomiast nie można robić tego kosztem zamykania naszej kultury, naszego dobra, naszego dziedzictwa. Co możemy powiedzieć matkom, które płaczą na zebraniu, bo nie wyobrażają sobie, żeby jej chore dzieci poszły gdziekolwiek indziej do szkoły. Co jeszcze w kwestii, jeszcze do końca, jeszcze może wrócę do kwestii przeliczenia tych oszczędności. Przepraszam, że nie jestem przygotowany tak, tylko mówię z tego z głowy. Natomiast wiemy o tym, że bodajże 7 dzieci chodzi do szkoły w Aleksandrowie z zewnętrznych gmin. W związku z tym subwencje te zostają u nas w gminie, z tego co się orientuje. Natomiast prawdopodobnie... No więc zostają u nas w gminie. Natomiast podejrzewam, też tylko podejrzewam, ale jest to wielce prawdopodobne, że te dzieci nie będą w dalszym ciągu chodzić do naszej gminy, tylko będą chodziły do gminy, do szkoły, w której mieszkają, albo też do jakichś szkół specjalistycznych będą dowożone. W związku z tym też tego nikt nie skalkulował, że 7 osób, 7 dzieci razy, nie wiem, bodajże 12 czy 13 tysięcy, to nam tworzy następną prawie stówę. Także może nie sugerujmy się pozornymi oszczędnościami, tylko weźmy pod uwagę całokształt tej sytuacji i ludzi, którzy rzeczywiście nie wyobrażają sobie życia bez tej szkoły i posłania swoich dzieci do innych klas. Mówi o tym choćby fakt, że pieniądze sołeckie, o czym już wcześniej było mówione, zostały przekazane na dobro tej szkoły. Nie na lampy, chodniki czy inne rzeczy, tylko po prostu na dobro tej szkoły. Czyli świadczy to o tym, że ludzie naprawdę potrzebują, żeby ta szkoła została utrzymana. W związku z tym taki apel do radnych tutaj, żeby głosowali zgodnie z sumieniem. Są tutaj też, nie wiem, też jest WF-istą. Tak samo mógł znaleźć się w tamtej sytuacji, jak to tylko zbieg okoliczności, że nie. Także, no, nie zamykajmy, nie. Wiem, że ta sytuacja też tworzyła wiele problemów wewnętrznych między szkołami, między nauczycielami i między całym społeczeństwem oświatowym. Uważam, że zupełnie niepotrzebnie, bo wszyscy razem powinniśmy się szanować i wszyscy razem powinniśmy dążyć do dobra, do lepszej sytuacji, a nie najprostszym sposobem po prostu zamknąć szkołę, bo to jest najprostszy, najszybszy sposób, jaki może być. I kwestia przeorganizowania tej szkoły. Wszyscy o tym doskonale wiemy.
Według mnie jest to tylko chwyt, pierwszy etap zamknięcia tej szkoły i jest to z góry wiadomo, z tego względu, że ta szkoła w tym systemie, jak zostanie, po prostu umrze sama. Umrze sama, samoczynnie. Wtedy gmina nie będzie ponosić odpowiedzialności za zamknięcie szkoły, tylko powie, sorry, no musi być zamknięta, bo nie ma dzieci, tak? Także proszę przemyśleć. Dziękuję za głos. Dziękuję. Głos chciała zabrać jeszcze pani wójt, więc tak proszę. Ja może tylko na chwilę odniosę się tutaj do pana. Myślę, że te wyliczenia, które były przedstawione na komisjach, jak najbardziej odzwierciedlają. Odzwierciedlają stan, który był na koniec roku 2019 i symulacja, tak jak powtarzam, to nie są rzeczy oczywiste. Wszystko dopiero będzie w stanie, wszystko będziemy w stanie ocenić, wyliczyć, jeżeli będziemy widzieć, jaka decyzja jest rodziców, tak? Ale odniosę się tutaj do pana wypowiedzi, gdzie pan powiedział, że kwota będzie pomniejszona o podatek nauczycieli, którzy odejdą. Nie do końca, bo akurat z tego grona nauczycieli, którzy w Aleksandrowie uczą, jest tylko czwórka nauczycieli z naszej gminy. Poza tym reszta etatów to jest z gmin ościennych, więc te pieniążki tak nie do końca będą pomniejszały tą kwotę. I tutaj jeszcze odniosę się do jednego tematu. Poruszył pan temat nauczyciela z imienia i z nazwiska. Nie będę mówiła, ale wiem, o kogo chodzi. Chciałam zasygnalizować, że ten pan dopiero w tym roku dostał te godziny dzięki nam, gdzie wcześniej były tworzone etaty na te godziny, więc proszę to wziąć pod uwagę. Dziękuję bardzo. Tak, jeszcze w drodze przypomnienia powiem, że sesje są nagrywane i nie można używać nazwisk oraz imion osób, na podstawie których można ich zidentyfikować, jeżeli nie są one tu obecnie na sali. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Poproszę panie. Ale ja głośno mówię, to... Witam szanownych mieszkańców, szczególnie którzy przybyli jako rodzice ze szkoły w Aleksandrowie. Ja zajmuję się trochę starą historią i nie tylko trochę. I znam historię powstania szkoły, znam historię, jak ta szkoła była kilkakrotnie zamykana. I nie tylko ta szkoła, bo i w Pankach była zamykana szkoła. To były takie różne czasy historii, w których się to działo. Wszystko, jak nie wiadomo było, o co chodzi, to chodziło o pieniążki. Szkoła w Aleksandrowie powstała w 1831 roku. W Pankach powstała szkoła w 1817. Mówię tu o danych, które mam do dyspozycji. W 1853 roku szkoła w Aleksandrowie została zamknięta. Uczniowie mieli przejść do Dankowic. Do Dankowic, tak. I proszę państwa, były wielkie spory, tak jak i dzisiaj. Były wielkie spory, bo jeszcze do tego dochodził Kuków. Wtedy jeszcze kolei nie było, wszystko było połączone polami. I ci wszyscy walczyli o to, żeby u nich dzieci chodziły do szkoły. Tak jak i Kuków, tak i Aleksandrów, tak i Panki, tak i inne miejscowości. To tyle powstania. Ja obserwowałem, bo ja mam trochę lat i wszystko to obserwowałem bacznie, jak wasza szkoła się budowała. Znałem dyrektora osobiście, pana
który był przedtem i budował. I proszę Państwa, ja chwalę społeczeństwo wasze, bardzo chwalę. Ja to już powiedziałem na poprzednim próbie, tylko wtedy nie było to, co w tej chwili. W tej chwili nikt wam nie chce dać szkoły, zamknąć szkoły, a są osoby, które podpuszczają. To ja wiem o tym, że podpuszczają je, a nawet wiem kto. I proszę Państwa, trzeba zrozumieć, że z pustego nawet i Salomon nie naleje. No. Było, proszę Państwa, także w Krzepicach była szkoła na Kuźniczce, która mieściła, nie na Kuźniczce, w Krzepicach, ale chodzili dzieci i z Kuźniczki, i z Zajączek, i wszystkich. 630 dzieci, 10 nauczycieli. I również wtedy były 4 czy 5 nawet różne koła, między innymi muzyczne, jakieś tam inne. Proszę Państwa, i teraz sobie weźmy pod uwagę dzisiejsze stany. 600, proszę Państwa. Wiadomo, że ci dzieci z dawnych czasów ze wsi latem nie chodzili do szkoły, tylko chodzili zimą. To była siła robocza, to dzieci były wykorzystywane w gospodarstwa. Ale było tak, jak było. I proszę Państwa, w roku 1851 władze Królestwa Polskiego zadały cios oświacie. O co tu chodziło? Ja tu nie będę czytał teraz. O co chodziło? Po prostu dali przywilej włościanom, że nie muszą płacić za szkoły, żeby sobie to w jakiś sposób samemu utrzymywać. Dawniej nauczyciele nie strajkowali. Nauczyciel w szkole na wsi miał 2 morgi pola, mógł sobie wypasać krowę, miał do tego dane siana i ileś metrów drzewa opałowego. Czy rąbane, czy nie rąbane, nie wiem. I proszę Państwa, biednie się to wszystko żyło, bo biednie żyliśmy wszyscy. W tej chwili sobie nie możemy pozwolić, proszę Państwa, żeby były takie ogromne wydatki, gdzie w szkole jest... I no nie będę tu wymieniać cyfr, bo nie o to chodzi. Ile jest dzieci? Ja bym prosiła radnych, mimo wszystko, o odpowiedź. Pozwólmy się wypowiedzieć każdemu. Także czasy szkół nigdy w Polsce nie miały się dobrze. Tym bardziej, że teraz nauczycieli, no były czasy, że tych nauczycieli było potrzeba. Dużo się nauczycieli wykształciło. Teraz się okazuje, że tych nauczycieli jest za dużo. Chyba wszyscy się z tym zgodzimy. No bo proszę Państwa, no nie może być. Nie wiem, ile w szkole jest w Pankach dzieci, ile jest nauczycieli. Nie będę, bo to nie jest istotne, żeby się ktoś później na mnie oburzał. Ale tak jest. No i czy chcemy, żeby brakło tych pieniędzy w gminie i żeby tu w końcu przyjechał jakiś zarządca i zarządzał gminą, no bo brakuje finansów. No zgódźmy się na to, dajmy, przecież to jest nasza, pani wójt dopiero zaczęła pracę, 1,5 roku nawet niecały i już takie kłody jej się kładzie. Niech spróbuje coś naprawić w tej szkole. Zgódźmy się, że przecież nikt wam nie zamyka tej szkoły. Tą szkołę żeście postawili wy i wasi dziadowie, pradziadowie, własnymi rękami, każdą jedną cegłę na polu była zrobiona. Tego nikt nie zarzuca. Ja to pochwalałem i pochwalam. Pochwalam w dalszym ciągu. No ale może to będzie rozwiązanie, które coś pomoże. Może będą lata takie, że będzie lepiej. Może szkolnictwo przejmie ministerstwo, bo to by było jak najlepiej, żeby przejęło po prostu ministerstwo i oni wtedy mają pieniądze. A tak to oni uszczuplają pieniądze, subwencje będą obcinać, inne dopłaty będą obcinać, no a tutaj jakby nie było, każdy, który pracuje, po wypłatę przyjdzie. I skąd tych pieniążków nabierzemy? No mógłbym tu dużo opowiadać. Ja po prostu nie mam za złe, że wy to chcecie, żeby było tak, jak było. No ale trzeba po prostu przemyśleć sprawę, że może na tą próbę na parę lat zrobić tak, nie wyliczać tu jakieś cyfry, jakieś złotówki, ile tam kilometrów, nieważne.
to spróbujmy to tak zrobić, no bo jak będziemy to robić konflikt za konfliktem, to do niczego to nie dojdzie, tak jak teraz rząd z tym PO, no widzimy, co się dzieje. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję. W tym roku obchodzone jest stolecie Traugutta. Stolecie Traugutta, wiemy kto to jest, wiemy co to jest za szkoła. Z tym, że stulecie Traugutta to jest stulecie powstania nazwy Traugutta. A do czerwca 1920 roku Traugutt się nazywał Gimnazjum Wincentego Szudejki. I mam nawet na zdjęciu, bo nie tylko dzisiaj wychodzą mądrzy ludzie ze szkoły. Wtedy też bardzo mądrzy ludzie wychodzili. Mam absolwenta wtedy z tego roku 1920 z naszej gminy. Pan później skończył inżyniera leśnika świętej pamięci. Dziękuję. Ja pozwolę się odnieść do wypowiedzi pana Czesława odnośnie ilości nauczycieli. W dawnych czasach jeden nauczyciel uczył wszystkich przedmiotów. W dzisiejszym XXI wieku mamy podział na przedmioty, dlatego tych nauczycieli jest więcej. A widzę, że pani Mika ma już protokół, dlatego oddam jej mikrofon. Szanowni Państwo, muszę przeprosić Państwa, przepraszam najmocniej, bardzo przepraszam, pomylam się. Faktycznie w 2016 roku Rada podjęła taką uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji szkoły w Aleksandrowie. I w istocie taką ilością głosów, jak to przedstawiła pani A, niemniej przepraszam, sytuacja, o której ja mówiłam, dobrze. Przepraszam już. Więc faktycznie sytuacja, o której ja mówiłam, że uchwała spadła z obrad Rady, miała w styczniu, 16 lutego 2015 roku, wówczas złożony został wniosek przez radnego Antończaka. I tutaj wniosek był o treści, że wnioskuje się o przedłużenie funkcjonowania placówek oświatowych w Aleksandrowie. W istocie ten wniosek przeszedł 9 głosami za i dlatego uchwała spadła z obrad. Ale to było w 2015 roku, natomiast w 2016 roku Rada podjęła taką uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły. Mam na to dokument. W związku z uwagami tutaj pana radnego, że być może... Nie pani co, ja powiem szczerze, że to co pani pokazała, to jestem ciężki. Do mikrofonu poproszę. Bo od początku byłem przeciwny wtedy i szkoła nie została zamknięta tylko z tego powodu, że kilku radnych nie słuchało, co było czytane do procedowania. I po prostu podnieśli rękę i były prawa na stojąco, że tak powiem, że szkoła przetrwała. A radnych, którzy byli za tym, żeby szkoła została, było 6. Tak naprawdę, a reszta się pomyliła. To znaczy, ja tu mam zapisy z protokołów. Ja oczywiście jeszcze pójdę sprawdzać, czy były kolejne uchwały, bo bardzo możliwe, że na tej uchwale się nie skończyła, co za tym idzie. Przepraszam Państwa, pójdę to zaraz sprawdzić i poinformuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Poproszę, panie radny. Dzień dobry, witam wszystkich zebranych, łącznie z panią wójt. Ja na początku chciałem panu zwrócić uwagę, że szkoła w Pankach powstała nie w 1817 roku, tylko w 1917. Natomiast szkoła w Aleksandrowie powstała na początku XVIII wieku, czyli w latach 1831-32. Takie są fakty historyczne. Zanim przejdę... Dobra, po sesji porozmawiamy. Zanim jednak przejdę do meritum sprawy, chciałbym zwrócić uwagę szanownych radnych i wszystkich zebranych na kilka spraw odnośnie finansów. Głównie chodzi o przekształcenie tej szkoły, głównie chodzi o finanse. I tak, ja porównałem sobie pewne dane z budżetów, które obowiązywały w 2019 roku,
porównywałem je do wydatków i pewnych kwot, które obowiązują w budżecie na 2020 rok. I są tu kilka, jest tu kilka rzeczy, których trzeba by się zastanowić. Bo tak, już nie będziemy o całkowitych kwotach mówili, ale o dochodach możemy porozmawiać. I zaplanowany dochód w budżecie na 2019 rok wynosił 20 milionów 440 tysięcy. Natomiast w budżecie zaplanowanym na bieżący rok te dochody wynoszą w projekcie 23 miliony przeszło 100 tysięcy złotych. Ale to nie jest istotne. Istotne jest teraz, skąd biorą się te dochody. I tak, dochód majątkowy na 2019 rok wynosił 15 milionów 200 tysięcy złotych. I o dziwo, na 2020 rok wynosi tylko planowany dochód majątkowy w wysokości 2 milionów 180 tysięcy złotych. Trzeba by się zastanowić, skąd się wzięła taka różnica. To jest różnica blisko 13 milionów złotych. To jest potworna kwota. Drugie, co mnie zastanowiło, czy następne z kolei, to tak. Deficyt w 2019 roku, deficyt gminy, zamknął się kwotą 1 071 tysięcy złotych. Natomiast planowany deficyt na ten rok już wynosi 2 miliony 270 tysięcy. To też jest w kontekście tej gospodarki finansowej dosyć istotna rzecz. Ale spójrzmy chociażby na jeden aspekt wydatków gminy. I tak, pomimo że budżet na 2019 rok był planowany na kwotę 35 milionów 650 tysięcy, to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były planowane na poziomie 7 milionów 700 tysięcy złotych. Natomiast na ten rok, mimo że budżet był planowany na 25 milionów 322 tysiące, to wszystko idzie sprawdzić. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, czyli po stronie wydatków, wynosi 9 milionów 239 tysięcy złotych, czyli został podwyższone te wydatki zostały o kwotę ponad 1,5 miliona złotych. Tu też by trzeba się trochę zastanowić nad tym. I w kontekście tych przytoczonych faktów zastanówmy się, na czym będziemy w dalszym ciągu oszczędzać, bo moim zdaniem na oświacie na pewno nie. Dalej, w aspekcie przekształcenia tej szkoły w filię, spójrzmy też na aspekt historyczny, który tutaj już był poprzez dwóch moich przedmówców poruszany. Powiedziałem, że szkoła w Aleksandroje powstała w 1831 roku, to na przełomie 31 i 32 roku. To była pierwsza szkoła w dawnym powiecie sieradzkim, bo Panki, jak okoliczne miejscowości, przynależały do powiatu sieradzkiego. Dopiero na początku XX wieku zostały przyłączone do powiatu częstochowskiego. Z tym też musimy się dobrze zapoznać i uzmysłowić, jaka była historia w ogóle tego. I teraz szkoła to nie tylko placówka oświatowo-wychowawcza i dydaktyczna, ale szkoła to jest budynek, który integruje społeczeństwo wokół niej egzystujące. I mamy tego najlepszy przykład tutaj po integracji tego społeczeństwa, jak jest za pozostawieniem tej placówki w tym aspekcie, w jakim ona do tej pory funkcjonuje. Zastanówmy się, szanowni radni, czy możemy wyjść, jeżeli uchwalimy to, żeby przekształcić tą filię, tą szkołę filię, a moim zdaniem prywatnym, to przekształcenie tej szkoły to jest nic innego jak zakamuflowana likwidacja tej placówki. Bo wiadomo, że jeżeli to będzie filia, to ona umrze śmiercią naturalną. Takie jest moje przekonanie. Dlatego też
Zastanówmy się, radni, jeżeli będzie przedstawiona nam uchwała o przekształceniu tej szkoły, niech każdy wejdzie do sumienia i dobrze pomyśli, że czy może z podniesioną głową wyjść na ulicę naszej gminy i spojrzeć prosto w oczy ludziom. Co myśmy za ten rok, który już tutaj rządzimy, nazwijmy to w cudzysłowie, zrobili do tego społeczeństwa? W moim przekonaniu, jak na razie, ja nie widzę takich jakichś wystrzałowych spraw, co byśmy zrobili, które służyłoby temu społeczeństwu. I kończąc, apeluję do każdego jednego z nas, szanowni radni, o głębokie spojrzenie do swojego sumienia i jednak odrzuceniem w całości zaproponowanej nam, która jest w porządku tej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Poproszę panią skarbnik. Szanowny panie radny, chciałam odnieść się do pańskich słów. Ja nie porównywałabym budżetu tegorocznego z budżetem, bo pan porównuje z budżetem z pierwotną wersją, nie z budżetem, który był uchwalony na koniec grudnia. Nie można porównywać dochodów majątkowych, ponieważ to dochody majątkowe są do konkretnych inwestycji, więc w zależności jakie mamy inwestycje, jakie mamy dofinansowanie, takie mamy dochody majątkowe. Pan mówi o dochodach w zeszłym roku, gdzie były planowane dochody do OZE, gdzie OZE było... Była rezygnacja w ogóle z tego zadania inwestycyjnego, więc tych dochodów w ogóle nie było na koniec roku. W tym roku mamy dochody majątkowe w kwocie 2 miliony 180. Są tutaj dochody w projekcie budżetu, który był przyjęty. Są to dochody, które planowane są do inwestycji do dróg. W tej chwili one już też zmalały, ponieważ jedna inwestycja nie będzie realizowana, chodzi o fotowoltaikę, gdzie nie będzie pieniążków. Jeśli chodzi o wydatki, konkretnie o wydatki wynagrodzeń. Wydatki wynagrodzeń, jeśli chodzi o dział 75023, czyli wynagrodzenia urzędników, są na poziomie poprzedniego roku. Po zmianach, które państwo radni zatwierdzą na dzisiejszej sesji, będą nawet niższe niż w zeszłym roku. Konkretnie o kwotę 34 tysięcy na wynagrodzeniach osobowych, o 15 tysięcy na składkach społecznych od tych wynagrodzeń i 2,5 tysiąca od składek na Fundusz Pracy. Jest to zmniejszane. A wynagrodzenia są dlatego wyższe, ponieważ jak każdy z nas wie, we wrześniu były podwyżki nauczycieli i to były duże podwyżki. Stąd ogólna kwota wynagrodzeń jest wyższa. Dziękuję bardzo. Tak, i jeszcze oprócz tego też każdy się ze mną zgodzi, wzrosła kwota wynagrodzenia minimalnego, tak? I dodatek stażowy, który był w tamtym roku wliczany do wynagrodzenia minimalnego, w tym roku nie jest wliczany, więc niestety siłą rzeczy te koszty poszły w górę. Dziękuję bardzo. Jeżeli można, ja z panią tej nie będę polemizował na temat wydatków majątkowych i podwyżek, czy wynagrodzeń. Po prostu to nie jest czas w tej chwili. W tej chwili dyskutujemy nad statutem szkoły, a odnośnie wydatków finansowych gminy, to możemy później porozmawiać, jeżeli będzie po tym punkcie. Dobrze? Ja tylko chciałam się odnieść do problemu i sygnałów, które pan zasygnalizował. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytania? Poproszę pana radnego. Szanowna pani przewodnicząca, szanowna pani wójt, szanowni radni, szanowni państwo. Postaram się jak najkrócej, bardzo lubię mówić. Odnosząc się do pana Krzysztofa, nie wiem czy jeszcze jest, czy nie,
Znamy się tak, jak pan powiedział. Chciałem państwu tylko tyle ze względu na to... Będę mówił bez mikrofonu. Ze względu na to... Bez względu na to, co i kto sobie o mnie pomyśli. Gdyby chodziło naprawdę o krzywdę waszych dzieci, których tak naprawdę nie znam, bo nie wszyscy mnie znają, ale jeżeli ktoś mnie zna, myślę, że potwierdzi. Jeżeli by chodziło naprawdę o krzywdę dziecka, jakiegokolwiek, albo waszą, mówię w swoim imieniu, ale myślę, że tu większość radnych, ponieważ panowie, zrobiliby tak samo. Skoczylibyśmy za tymi dziećmi czy za wami w ogień. Jeśli by chodziło naprawdę o krzywdę kogokolwiek. Mówię to w swoim imieniu, mam nadzieję, że moi koledzy radni to potwierdzą. Jeżeli chodzi o to, co pan radny Burzyk tutaj powiedział, że nie zrealizowaliśmy, czy być może w jego mniemaniu mało zrobiliśmy dla gminy, warto by tutaj zapytać panią wójt, czy jest kierownik działu inwestycji, jakie inwestycje były. Ja powiem tylko o tych, które były w moim sołectwie, ponieważ też jestem sołtysem. Jest zrobiona droga, naprawdę droga z prawdziwego zdarzenia. Możecie państwo sobie ją ocenić. Żerdzina Praszczyki, o którą nie tylko ja opominałem się, ale bardzo dużo ludzi przez całe lata. Uwierzcie mi państwo, byłem bardzo też, ja nie chcę tutaj używać jakichś tam górnolotnych słów, ale zdenerwowany, kiedy przyszli inni ludzie, mieszkańcy też naszej gminy, ponieważ powstało osiedle, już chcemy tam drogę. Na Żerdzinie, na Jaciskach, w stronę Kosek, ludzie naprawdę latami walczyli o drogę. Walczyli, bo się opominali, nigdy nie mogli tej drogi jakoś doprowadzić do skutku. Wreszcie nam się udało. Powstała jeszcze tylko o jednej drodze, powiem, to jest bodajże ulica Głębockiego. Więc tylko te dwa przykłady, panie radny, które udało się za naszej kadencji. Mam nadzieję, że jeżeli będą jakieś państwa pytania, to tutaj proszę do ludzi kompetentnych. Ja życzę wszystkim naprawdę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Poproszę panią. Usłyszałam chwilę temu, że na osiedlu w Pankach jest nowa droga, mimo że tam są dwa domy. Już jest oświetlenie, są chodniki, jest kostka. Tylko chyba dlatego, że tam mieszka niestety osoba pracująca w urzędzie gminy. Bo u nas kilka pokoleń już ludzi zeszło z tego świata. Nie możemy się doczekać niczego. Więc jeśli sprzedamy szkołę w Aleksandrowie, czy mieszkańcy wsi Cyganka, Pacanów, Aleksandrów skorzystają coś z tego? Bo uważam, że nie. Bo niestety, jeśli się coś robi, to się tylko robi w Pankach. A to nie są wielkie pieniądze. Pieniądz jest okrągły. Więc wiadomo, że pan myślał o sprzedaży. Wycofał się. Przepraszam. Później za drugiego wójta też była przymiarka. Gdyby on ją sprzedał, dzisiaj by nie, tej dyskusji już nie było. Bo się sprzedaje tylko raz, drugi raz już nie ma co. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Przechodzimy do punktu 6. Wolne wnioski i interpelacje radnych. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Przechodzimy do punktu 7. Przedstawienie propozycji i podjęcie uchwał. Punkt 1. W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. I poproszę o przedstawiciela z gminy o zreferowanie uchwały. Dziękuję.
chciałabym przedstawić projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Nadmienić należy, iż w dniu 16 grudnia na sesji Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Uchwała była zgodna z obowiązującymi przepisami, jednak zawierała błędy, które zakwestionował organ nadzorczy. Było to m.in. nieprawidłowe ustalenie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, jak również powtórzenie regulacji ustawowych. Jest to niezgodne z zasadami legislacji i tego rodzaju powtórzenie normatywnie jest zbędne, gdyż powtarzamy przepis już obowiązujący. Jest też dezinformujące. Przedstawiając dzisiejszy projekt uchwały, zgodnie z artykułem 97 ustęp 1, ustęp 1a i 5 ustawy o pomocy społecznej, Rada Gminy w drodze uchwały ustala rzeczywiście w zakresie zadań własnych szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Dotychczasowo osoby bezdomne, które były kierowane do ośrodka i miały swój dochód, z którym mieściły się w kryterium dochodowym, nie płaciły nic za ośrodki wsparcia. W związku ze zmianą ustawy w tej kwestii w październiku 2019 roku konieczne stało się podjęcie uchwały. I tak w przypadku osoby bezdomnej skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych posiadającej dochód mieszczący się w kryterium dochodowym, opłata ta nie może być wyższa niż 30%. Natomiast jeżeli chodzi o schroniska dla osób bezdomnych z usługami, opłata nie może być wyższa niż 50% dochodu tego mieszkańca. Uchwała została przygotowana zgodnie z wytycznymi i obowiązującymi przepisami i proszę o przyjęcie niniejszej uchwały. Dziękuję. Czy radni mają jakieś pytania? Dziękuję pani. Uchwała Rady Gminy Panki z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Paragraf pierwszy. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Panki. Paragraf 5. Traci moc uchwała nr 2.11.2018 Rady Gminy Panki z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. Poproszę radnych o zalogowanie się do systemu. Odświeżyć. Proszę radnych o oddanie głosu poprzez podniesienie ręki i jednocześnie naciśnięcie przycisku. Kto z państwa radnych jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta 15 głosami. Punkt drugi w sprawie zmiany uchwały nr 25.206.2013 Rady Gminy Panki z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. I poproszę przedstawiciela gminy o zreferowanie uchwały. Jak państwo.
Jak Państwo radni zauważyli, jest to zmiana uchwały. Obecna uchwała była uchwalona w styczniu 2013 roku i do dziś obowiązuje. I określa stawki opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz opłatę za pozostawienie urządzenia w pasie drogowym. Natomiast minister cyfryzacji w artykule 29 ustaw z 2019 roku wprowadził zmianę w ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, która zobowiązuje samorządy do obniżenia maksymalnych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do infrastruktury telekomunikacyjnej i teleinformatycznej. Stawki według ministra nie powinny przekraczać 0,20 zł za jeden dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz 20 zł za 1 m² pionowego rzutu urządzenia za rok umieszczenia urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej i teleinformatycznej w pasie drogowym. Zmiana, czyli obniżenie, bo według pierwotnej uchwały te stawki były wyższe. Obniżenie tych maksymalnych stawek ma się przyczynić do rozbudowy szybkich sieci szerokopasmowych w całym kraju. Pozostawienie stawek na wyższym poziomie oznaczało będzie sprzeczność uchwały z prawem i skutek w postaci jej nieważności. Biorąc pod uwagę powyższe, wnoszę o zatwierdzenie uchwały. Dziękuję. Czy radni mają jakieś pytania? Uchwała Rady Gminy Panki z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 25.206.2013 Rady Gminy Panki z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 25.206.2013 Rady Gminy Panki z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego wprowadza się następujące zmiany. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Panki. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Poproszę radnych o oddanie głosu poprzez podniesienie ręki, jednocześnie naciśnięcie przycisku. Kto z Państwa jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta 15 głosami. Punkt trzeci. W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Panki na rok 2020. Poproszę przedstawiciela gminy o zreferowanie uchwały. Z ustawy o ochronie zwierząt wynika obowiązek opracowania do 1 marca każdego roku i przedstawienia Radzie Gminy do zatwierdzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy Panki. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi opracowuje się i zatwierdza i obowiązuje on od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku. Pozwala on ograniczyć na terenie gminy problem bezdomności zwierząt stanowiący zagrożenie dla mieszkańców gminy oraz zmniejszy cierpienie zwierząt poprzez ich dokarmianie, opiekę weterynaryjną i adopcję. W tym celu zostały podpisane stosowne 3 umowy w grudniu ubiegłego roku. Pierwsza to jest umowa na odławianie, wyłapywanie i umieszczanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
Druga umowa to jest opieka weterynaryjna, polegająca na sterylizacji, kastracji, szczepieniu przeciw ściekliznie oraz usypianiu ślepych miotów, kotów i psów. I trzecia umowa, zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich. Zgodnie z wymogiem artykułu 11 ustawy o ochronie zwierząt, projekt programu uzyskał pozytywną opinię powiatowego lekarza weterynarii w Kłobucku, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Częstochowie oraz kół łowieckich działających na obszarze gminy. Mając na uwadze powyższe, wnoszę o zatwierdzenie projektu uchwały. Dziękuję. Czy radni mają jakieś pytania? Poproszę pana radnego. Ja mam takie pytanie odnośnie odławiania bezdomnych zwierząt. Wiadomo, że największym takim, może nie wiem, czy no jak to nazwać problemem, ale no powiedzmy, że nazwijmy problemem, są psy. Jeżeli widzimy, że jakiś tam faktycznie pies błąka się gdzieś tam po naszej okolicy, tutaj pisze, że odławianie zwierząt zajmuje się przedsiębiorstwa z siedzibą w Rzędowicach, ulica Dworcowa i tak dalej. Nie wiem, czy to jest akurat dobre, bo zanim my zadzwonimy po tego kogoś, zanim on przyjedzie, to ten pies już być może, że się oddali. I co wtedy? Znowu później następnym razem dzwonić, oni przyjadą, czy będą wtedy jakieś koszta za ich przyjazd i tak dalej. Czy nie można by tego zlecić komuś innemu tutaj na naszym terenie, żeby odławianie tych zwierząt było, bo wtedy by to było, myślę, bardziej... Większy procent byłby odławialności tych zwierząt. Dziękuję. Halo. To znaczy tak, ja bym powiedział, że radny nie przygotował się i nie czytał materiałów, które dostał, bo jeżeli by czytał, to by wyczytał. No dobrze, jest ten telefon z pracownikiem urzędu i co dalej? Czy ten pracownik przyjedzie i będzie odławiał te psy? O to pytam. Jeżeli będzie miał taką wiadomość, to podejmie odpowiednie czynności zmierzające do tego, żeby odłowić tego psa. Dziękuję. Czy radni mają jeszcze jakieś pytania? Uchwała Rady Gminy Panki z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Panki na rok 2020. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Panki na rok 2020 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Panki. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Poproszę radnych o oddanie głosu poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto z państwa radnych jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta 14 głosami. Punkt 4. W sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kłobuckiemu przez gminę Panki. Poproszę pracownika o zreferowanie uchwały. Na podstawie artykułu 10 ustęp 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym gminy Związki Międzygminne oraz Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego mogą wzajemnie sobie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Pomoc finansowa powiatowi kłobuckiemu zostanie przeznaczona na doprowadzenie przez policję do ośrodka pomocy osobom z problemami alkoholowymi w Częstochowie osób znajdujących się w stanie nietrzeźwości z terenu gminy Panki. Środki finansowe na ten cel zostały zaplanowane w budżecie gminy na 2020 rok w kwocie 2,5 tysiąca złotych w dziale 851, rozdziale 851-95, paragraf 232.0.
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego. Wysokość dotacji jest uzależniona od faktycznie poniesionych kosztów ilości osób nieczeżywych doprowadzonych do ośrodka. W 2020 roku kwota wynosi 260 zł dziennie. Czy ktoś z radnych ma jakieś pytania? Uchwała Rady Gminy Panki z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kłobuckiemu przez gminę Panki. Paragraf pierwszy. Udzielić dla powiatu kłobuckiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na doprowadzenie przez Police do ośrodka pomocy osobom z problemami alkoholowymi w Częstochowie, osób znajdujących się w stanie nietrzeźwości z terenu gminy Panki. Paragraf 2. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie udzielona w formie dotacji celowej w wysokości 2500 zł. Paragraf 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie pomiędzy powiatem kłobuckim a gminą Panki. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Panki. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ja jeszcze może dodam, że jest to dotacja rozliczana, jeżeli pieniążki nie zostaną wykorzystane, one są zwracane przez powiat. Dziękuję. Poproszę radnych o oddanie głosu poprzez podniesienie ręki i jednocześnie naciśnięcie przycisku. Kto z Państwa radnych jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta 15 głosami. Punkt 5. W sprawie zmian w budżecie... Pani sekretarz, przepraszam bardzo, pani przewodnicząca, czy można by było prosić 5 minut przerwy? Oczywiście. Zarządzam 5 minut przerwy. Dziękuję. Rady Gminy Panki. Skończyliśmy na punkcie 5 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 i poproszę panią skarbnik o zreferowanie. Do głównych zmian należy wymienić dochody. Dochody majątkowe. Rozdział 905, paragraf 629.7. Zmniejszenie w kwocie 340 tysięcy zł. Brak środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego. Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w gminie Panki. Rezygnacja z zadania. Wydatki. Wydatki majątkowe. Przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki Kałmuki. Zwiększenie w kwocie 77 700 zł. Zwiększenie w kwocie niezrealizowanych wydatków z 2019 roku. Przeniesienie na 2020 rok. Rozdział 010.10, paragraf 605.0. Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej w gminie Panki. Zmniejszenie w kwocie 710 tysięcy zł. Brak dofinansowania, rezygnacja z realizacji. Rozdział 905, paragraf 605.0, 605.7, 605.9. Zespół boisk Orlik 2012. Zwiększenie w kwocie 259 537 zł i 44 grosze. Zwiększenie planu w wyniku zapłaty wyroku sądowego z dnia 30 grudnia 2019 roku Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Zapłaty dokonano w dniu 10 stycznia 2020 roku. Wydatki bieżące. Do głównych zmian należy wymienić. W dziale 750-801 i rozdziale 902 dokonane zmniejszenia wynikają z oszczędności spowodowanych zapłatą wydatków w 2019 roku, a ówcześnie zaplanowane na 2020 rok. W dziale 801 dokonane zwiększenia wynikają z niezrealizowanych wydatków z 2019 roku dotyczące projektu z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu dobrej jakości elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Szkoła Podstawowa Panki i Szkoła Podstawowa Konieczki. W rozdziale 926.01 w paragrafie 458.0 dokonano zwiększenia w kwocie 154 023 zł i 3 grosze
na zapłatę odsetek dotyczących wyroku sądowego dotyczącego zespołu Wojsk Orli 2012. Zapłatę dokonano w dniu 10 stycznia bieżącego roku oraz zwiększenie w paragrafie 461.0 w kwocie 20 tysięcy zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczącej tej sprawy sądowej. Dokonano również rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Przychody. Paragraf 903. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zwiększenie w kwocie 172 418,59 zł. Prognozuje się wpływ transzy pożyczki do zadania budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Panki etap czwarty. Paragraf 905. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Zwiększenie o kwotę 882,36 zł. Paragraf 906. Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Zwiększenie o kwotę 109 871,36 zł. Paragraf 931. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych. Zmniejszenie o kwotę 100 tysięcy. Rozchody. Paragraf 982. Zwiększenie o kwotę 100 tysięcy złotych z tytułu wykupu innych papierów wartościowych. W wyniku dokonanych zmian ustalono deficyt budżetu w kwocie 2 359 386 zł i 57 groszy, który zostanie pokryty z planowanych przychodów, w tym z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym z budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 882,36 zł. Z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 165 737,23 zł. Z pożyczek 172 418,59 zł. Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 2 020 348,39 zł. Dokonano zmian w paragrafie 14 uchwały nr 12.103.2019 Rady Gminy Panki z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020, który otrzymuje brzmienie. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł, z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3 060 000 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 020 348,39 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 039 651,61 zł. Dokonano zmian w paragrafie 15 uchwały nr 12.103.2019, które otrzymuje brzmienie. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w kwocie do wysokości 1 500 000 zł, dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu emisji papierów wartościowych do wysokości 3 060 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 039 651,61 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie
2 020 348 zł 39 groszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja mam pytanie do pani skarbnik, bo pojawiło się nowy zapis w paragrafie 10 punkt D. Chciałabym, żeby wyjaśniła pani skarbnik, dlaczego taki zapis w budżecie się pojawił. Taki zapis został zamieszczony, ponieważ wymagają to banki. Jest to dla nich konieczne, jeśli chodzi o emisję obligacji. Jest to zapis przyszłościowy, ponieważ w tym momencie jeszcze nie jest podjęta uchwała emisyjna, która jest konieczna do zaciągnięcia. Jest to ich wymóg, ponieważ paragraf 262 ustawy o finansach publicznych mówi wyraźnie, może przeczytam, punkt pierwszy, czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o których mowa w artykule 72 ust. 1 punkt 2 oraz udzieleniu pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów wartościowych dokonuje dwóch członków zarządu wskazanych w uchwale przez zarząd. Zastrzeżenie ustępu 2. Dla ważności tych czynności konieczna jest kontrasygnata skarbnika jednostki samorządu terytorialnego, a paragraf 2 mówi czynności, punkt 2, przepraszam, mówi czynności prawnych, o których mowa w ustępie 1 w gminie dokonuje wójt, burmistrz, prezydent miasta. Więc wynika to wprost z ustawy, ale niestety banki dodatkowo proszą o takie upoważnienie. Co nie zmienia faktu, że i tak musi być uchwała Tak, rady. Musi być uchwała emisyjna. Tak. Dziękuję. Czy radni mają jakieś pytania? Uchwała Rady Gminy Panki z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020. Paragraf pierwszy. Dokonać zmian w budżecie gminy na rok 2020. Punkt pierwszy. W dochodach gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt 2. W wydatkach gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 11. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę radnych o zalogowanie się do systemu. Proszę radnych o oddanie głosu poprzez podniesienie ręki i jednocześnie naciśnięcie przycisku. Kto z państwa radnych jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta 14 głosami. Punkt 6. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Panki na lata 2020-2032. Poproszę panią skarbnik o zreferowanie. Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Panki na lata 2020-2032. Zmniejszenie dochodów 338 635 zł 68 groszy, w tym zwiększenie dochodów bieżących 1364 zł 32 grosze, zmniejszenie dochodów majątkowych 340 tysięcy zł. Zmniejszenie wydatków w 2020 roku 255 463 zł i 37 groszy, w tym zwiększenie wydatków bieżących 117 299 zł 19 groszy, zmniejszenie wydatków majątkowych 372 762 zł i 56 groszy. Deficyt po zmianach 2 359 386 zł i 57 groszy. Zwiększenie przychodów 183 172 zł i 31 groszy. Zwiększenie rozchodów 100 000 zł. Dokonano korekty długu w wyniku zmian, jakie nastąpiły na koniec 2019 roku. Nie udało się spłacić ponadplanowe zadłużenie w kwocie 602 906 zł 19 groszy oraz zaciągnięto nowe zadłużenie w postaci obligacji w kwocie 895 000 zł.
Dodatkowo planuje się zaciągnięcie nowego zadłużenia w 2021 roku w kwocie 440 tysięcy złotych oraz w 2022 roku w kwocie 200 tysięcy złotych w wyniku brakujących w tych latach środków pieniężnych. W związku z czym w latach, w których te zmiany dotyczą, dokonano korekt w pozycjach długu, rozchodów, dopasowując wielkości do istniejących harmonogramów spłat kredytów, pożyczek i obligacji. Dokonano również w związku z powyższym korekty wydatków na obsługę długu. Zmiany dotyczące załącznika nr 2 przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej. Dodano przedsięwzięcie sporządzenie stadium warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Panki. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć. Budowa sieci wodociągowej z przejściem pod rzeką Pankówką w miejscowości Panki, ulica Wspólna, gmina Panki. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. Nowoczesne działania kluczem do sukcesu. I to samo zadanie, tylko dotyczące zadania przez eksperyment do wiedzy. Jak również przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki i Kałmuki. Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku użyteczności publicznej w gminie Panki. Dokonano aktualnienia limitów zobowiązań. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Czy radni mają jakieś pytania? Uchwała Rady Gminy Panki z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Panki na lata 2020-2032. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ulega zmianie treść załącznika nr 1 pod nazwą Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymując brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Ulega zmianie treść załącznika nr 2 pod nazwą Wykaz Przedsięwzięć, otrzymując brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Objaśnienia w zakresie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2032 Gminy Panki określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Poproszę radnych o oddanie głosu poprzez podniesienie ręki i jednocześnie naciśnięcie przycisku. Kto z Państwa radnych jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta 15 głosami. Punkt 7. W sprawie zamiaru przekształcenia szkoły podstawowej imienia Stanisława Staszica w Aleksandrowie. Poproszę pracownika gminy o zreferowanie uchwały. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, zgodnie z przepisami prawa oświatowego, a dokładnie zgodnie z artykułem 89 ust. 1, 3 i 9, szkoła publiczna może być przekształcona przez organ prowadzący z końcem roku szkolnego po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Szkoła publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać przekształcona po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Zamiar ten wynika z chęci uratowania przed całkowitą likwidacją ważnej dla lokalnej społeczności szkoły. Obecnie szkoła podstawowa w Aleksandrowie jest szkołą o strukturze organizacyjnej klas 1-8 z oddziałem przedszkolnym. Dane demograficzne wskazują na ustabilizowany na niskim poziomie wskaźnik urodzeń w obwodzie szkoły. Każdego roku łączna ilość uczniów uczęszczająca do szkoły podstawowej w Aleksandrowie utrzymuje się na niskim poziomie i brak jest podstaw do przypuszczeń, aby ta tendencja miała się odwrócić. W świetle danych demograficznych oraz wobec braku perspektyw na zmianę przyjętego przez państwo systemu finansowania oświaty, zdecydowanie niekorzystnego dla tak małych placówek jak szkoła podstawowa w Aleksandrowie, gmina Panki zamierza przekształcić tę szkołę w filię szkoły podstawowej imienia Jana Pawła II w Konieczkach o strukturze organizacyjnej klasy 1-3 z oddziałem przedszkolnym, zachowując tym samym istnienie szkoły. Powyższe zmiany zapewnią uczniom możliwość realizowania wszystkich uprawnień, które wynikają z konkretnych norm prawnych zawartych w ustawie prawo oświatowe oraz innych przepisach.
Bardzo proszę Szanowną Radę o podjęcie uchwały. Dziękuję. Czy radni mają jakieś pytania? Poproszę pana radnego. Panie Wójt, moje pytanie brzmi odnośnie projektu tej uchwały. Mianowicie cały czas w projekcie jest obwód Szkoła Podstawowa w Konieczkach. Obwód wiadomo, że wiąże się z dowozami, prawda? Czy rodzice w tym wypadku, jeżeli ta uchwała przejdzie, będą mieli możliwość wyboru, czy ten obwód jest faktycznie już ustalony? Bo wydaje mi się, że jeżeli więcej osób przyjdzie, zadeklaruje chęć przyjścia do innej szkoły jak Konieczki, to uważam, że obwód powinien być w tej szkole i dowóz do tej szkoły, która będzie aktualnie miała więcej tych dzieci, prawda? To jest takie moje pytanie. Jeszcze taka informacja. Moje nazwisko akurat tutaj było wymienione. Ja również bardzo mocno przyczyniłem się do rozwoju kultury fizycznej na terenie gminy Panki, chociaż nie wywodzę się z tego środowiska, a tutaj zapuściłem korzenie, tu mieszkam i tu pracuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z radnych? Poproszę panią wójt o zabranie głosu. W projekcie uchwały mamy informację co do szkoły w Konieczkach, tak? Więc ten obwód automatycznie odnosi się do szkoły w Konieczkach. Decyzja ostateczna, tak jak wcześniej mówiliśmy, należy do rodziców. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z radnych chce zabrać głos? Zwróciła się do mnie przedstawiciel związków zawodowych nauczycieli oraz pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie celem umożliwienia im zabrania głosu. Nie są to mieszkanki naszej gminy, nie mogły zabrać głosu w punkcie, kiedy były zapytania mieszkańców. Po skonsultowaniu się z panem mecenasem, on nie widzi przeciwwskazań, żeby obie panie mogły zabrać głos. Niniejszym jednak chcę zapytać, jakie zdanie mają radni. W związku z tym poproszę obie panie o zabranie głosu. Szanowni państwo, postaram się bardzo króciutko, bo uważam, że wszystko to, co miało być powiedziane, wszystkie argumenty tutaj zabrzmiały. Mówię tutaj o argumentach, które są za tym, aby nie przekształcać szkoły w Aleksandrowie we filię innej szkoły. Ale najbardziej do mnie bynajmniej przemawia jeden argument. Siła społeczności lokalnej. Drodzy rodzice, wykazaliście, że jeżeli wasi uczniowie będą zmuszeni uczniowie klas starszych do tego, aby chodzić do innej szkoły. Przedstawiliście tutaj argumenty za tym, że na waszą jedność społeczności lokalnej będzie to działało bardzo destrukcyjnie. Ale ja, drodzy państwo, życzę wam, drodzy rodzice, aby tą jedność, którą państwo dzisiaj prezentujecie, żadne decyzje samorządowe nigdy nie zniszczyły. Zwracam się o mądrą decyzję do szanownej Rady Gminy i oczywiście chcę jeszcze dodać, że postawę, którą państwo tutaj, drodzy rodzice, prezentujecie, ta postawa jest najlepszym wzorcem do naśladowania przez państwa dzieci, a to jest najważniejsze. Serdecznie dziękuję całej społeczności uczniowskiej. Dziękuję. Poproszę panią Henrykę Kapuścik, przewodniczącą związków zawodowych. Pani przewodnicząca, pani wójt, szanowni radni. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu, bo tak faktycznie nie wiedziałam, w którym miejscu możemy się wstrzelić. Myślę, że nie zabiorę dużo czasu i radni wysłuchają, jak również pani wójt, tego, co mam do powiedzenia. Ja się chciałam tutaj odnieść do tego projektu uchwały, bo jako związek zawodowy mamy
ustawowe prawo takie opiniować projekt uchwały. Tyle, że jest tam powiedziane, że możemy opiniować ten projekt uchwały dzisiejszej, czyli ten o zamiarze likwidacji tej intencyjnej, jak i właściwej, więc tu prawo zostało zachowane, dlatego że być może otrzymamy kolejny projekt, albo go już nie otrzymamy. Szanowni Państwo, jako już wieloletni pracownik i związkowiec, czytałam bardzo wiele uchwał i tu mnie bardzo zastanawia, szanowni radni, do tego projektu uchwały uzasadnienie. Bo gdybym miała opiniować w tym momencie ten projekt uchwały, czyli opiniuję negatywnie, bo on praktycznie nie ma uzasadnienia. Ten projekt uchwały nie ma uzasadnienia. To uzasadnienie pójdzie do kuratorium oświaty, żeby wyraziło swoją opinię pozytywną bądź negatywną. Bo jeżeli ja czytam w projekcie uchwały niski wskaźnik urodzeń, co to jest niski? 5, 10, 20, to jest uznaniowe, to nie ma żadnego konkretu. Jeżeli czytam niska łączna ilość uczniów w szkole podstawowej w Aleksandrowie, znowu, to jest tak relatywne, bo dla jednego będzie niską liczbą uczniów będzie 50, dla drugiego będzie nawet 100 uczniów. Kolejnie, tu mamy dane demograficzne, brak perspektywy. Na jakiej podstawie? Nie rozumiem tego. Dlatego, że już Związek Gmin Wiejskich, jak i no tu akurat nasz też związek zawodowy, występują wspólnie, to jest wspólny postulat akurat, żeby wynagrodzenia nauczycieli były finansowane z budżetu państwa. To jest i Związek Gmin Wiejskich o tym mówi, i mówi też Związek Nauczycielstwa. Ale tutaj ten głos Związku Gmin Wiejskich jest chyba ważniejszy, więc stwierdzenie, że brak perspektyw, na jakiej to jest podstawie? Kolejny tutaj mamy taki punkt, że realizowanie uprawnień. Czy rodzice wiedzą i czy kuratorium będzie wiedziało, że inne przepisy prawa oświatowego zapewniają konieczność dowozu dzieciom? Tego nawet nie ma napisanego, że będą miały miejsce w innej szkole. Nie ma nic poza tym. To nie jest żadne naprawdę uzasadnienie i nie rozumiem, jak Państwo taką uchwałę mogą podjąć z takim uzasadnieniem. Bo Wasz statut mówi, że projekt uchwały musi być przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informacje o skutkach jego realizacji. Tu są i skutki finansowe, i skutki organizacyjne, czego ten projekt uchwały jest pozbawiony zupełnie. Załącznik do uzasadnienia jeszcze? No może tak, nie wiem, od strony prawnej, bo na ten moment ten projekt nie ma uzasadnienia. Kolejna, tutaj chciałam się odnieść, związane w tym, co wysłuchałam wcześniej, do pani wójt, bo pani wójt powiedziała, że to jest kwestia trzech nauczycieli. Trzech nauczycieli, którzy są zatrudnieni w szkole podstawowej w Aleksandrowie, mają umowę przez mianowanie i trzech nauczycieli pochodzących z gminy Panki. Nie ma czegoś takiego, że do szkoły publicznej nie można przyjąć nauczyciela z innej placówki. Czy on jest gorszy z innej gminy, czy jest lepszy? Że tylko jest problem trójki nauczycieli, którzy są mieszkańcami naszej gminy, pani powiedziała, i oni będą mieć zatrudnienie. No, jeśli chodzi o wyliczenia, się zgadzam, ale żeby nie przedłużać, to już nie będę tego kontynuowała. Więc ja nadmienić pragnę, że w tym momencie jest etatów 7 etatów nauczycielskich plus uzupełnienia i na dzień dzisiejszy, zresztą od wielu, wielu już lat w naszej szkole w Aleksandrowie, tak mówię naszej, na emeryturę przeszłam, ale też byłam z innej gminy i pracowałam w tej szkole przez 35 lat i na dzień dzisiejszy poza nauczycielami, którzy mają pełny etat, uzupełnia 4 nauczycieli z Panek i tak było zawsze od lat dawien dawna, że nauczyciele z Panek uzupełniały również u nas, jak i nauczyciele z Konieczek. Więc to nie jest tylko problem tych trzech nauczycieli ze szkoły, a tych pozostałych. Teraz kolejna jeszcze sprawa, może tu powiem o stosunku do szkoły, bo to też dzisiaj było mi bardzo przykro. Było mi bardzo przykro dzisiaj pani wójt, jeżeli pani miała sprawozdanie z działalności międzysesyjnej i dla pani ważniejszą sprawą było to, że w przedszkolu była jakaś impreza organizowana i tak dalej, a nie było ważne to, że w tym czasie, w tym 2 miesiącach myśmy się spotykali, rodzice spotykali się z panią wójt i z Radą Gminy u nas w szkole. Byliśmy na wspólnym posiedzeniu komisji i to nawet nie było wspominki, że takie ważne problemy w naszej gminie, w tej gminie Panki się dzieją.
Nawet nie było jednego słowa, tylko w przedszkolu coś się działo. W przedszkolu się działo, a że w szkole, że rodzice walczą, że od iluś tam tygodni już cały czas, ten czas wolny poświęcają, jak i czas pracy na to, żeby próbować przekonać i Radę Gminy przede wszystkim, bo to jest kompetencja Rady Gminy, niczyja inna jest, o zasadności. To było tak mało znaczące, że nawet nie było wspominki o tym, że coś takiego się w gminie dzieje przez w tym okresie międzysesyjnym. Kolejna sprawa to jest... Ja nie namawiam. A to przepraszam, to nie w związku z tym. Kolejną sprawą, jaką jeszcze mam, to u nas jest tak, jak byłyby dwie szkoły i Aleksandrów. Bo szkoła właściwa to jest szkoła w Pankach, szkoła właściwa to jest szkoła w Konieczkach, a szkoła Aleksandrów, którą się próbuje od iluś tam lat już likwidować mało skutecznie. No zobaczymy, co będzie w tym przypadku. Bo jak mówię, zgadzam się z panem, który mówił o finansach. Gmina dopłaca do każdej szkoły. Dopłaca do szkoły w Pankach, w Aleksandrowie, w Konieczkach i nawet nie najwięcej do Aleksandrowa, bo do Konieczek najwięcej dopłaca. Dowozy będą kwestią, wzrosną godziny pracy świetlicy, klasy łączone, bo klasa szósta będzie miała 30 dzieci na wstępie od razu z bety, jak dzieci przejdą. Klasa siódma 28. Prognozy są też dla tej szkoły korzystne, bo już w przyszłym roku, gdyby szkoła istniała, byłoby 39 dzieci. Czyli to już rośnie liczba, a nie liczba maleje. A na koniec, szanowni radni, może wam przytoczę jeszcze tylko jeden akapit. To jest opinia kuratora oświaty z 16 roku. Z informacji zebranych przez kuratorium nie wynika, aby warunki nauki i pobytu dzieci po planowanej zmianie organizacyjnej utrzymały się na aktualnym poziomie. Czyli mogą być tylko gorsze dla naszych dzieci. Zachodzi domniemanie, że warunki mogą ulec znacznemu pogorszeniu w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. Mając na uwadze powyższe oraz uwzględniając ustalenie potrzeby zmian organizacyjnych wynikających z pisma i tak dalej, kurator orzekł jak w sentencji, czyli daje opinię negatywną. Kurator jest istotny, ma znaczenie. Jest ta sama pani kurator i opinia pozytywna musi być od roku 17 kuratora, żeby można było szkołę zlikwidować, przekształcić, bo procedury są takie same. Szanowni radni, to jest wasza decyzja. Zadecydujecie. A ja dziękuję. Dziękuję. Pani wójt chce zabrać głos, poproszę. Odniosę się tutaj do pani przewodniczącej Kapuścik. Proszę panią, informacje dla radnych, co się działo, moje informacje, to są informacje, o których radni nie wiedzą. Natomiast spotkania, które były zorganizowane z rodzicami w Aleksandrowie i komisje, to były z udziałem radnych, więc nie uważałam, że to powinnam sygnalizować. Uważam to za bardzo ważne spotkania, ale nie pominęłam tego celowo. Nie pominęłam tego celowo z tego względu, że radni w tym uczestniczyli. Uważam, że moja informacja to jest taka, o której radni nie wiedzą, tak? I to jest czas i miejsce, aby radnym tą informację w tym momencie przekazać. A tak jeszcze nawiasem wracając też do pani przewodniczącej, to pani przewodnicząca we wrześniu, myślę nawet, że to w sierpniu było, rozmawiając o problemach w oświacie, sama podsunęła nam pomysł zmiany Aleksandrowa w filię. Także proszę państwa, nie do końca uważam, że to wystąpienie jest czyste i rzetelne. I dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z radnych chce zabrać głos? Poproszę pana radnego. Ja jeszcze tylko chciałem dopowiedzieć, że żeby państwo też z Aleksandrowa nie myśleli, nie uważali, tak jak tu przed chwilą padło, że to jakaś błahostka ta sprawa przekształcenia szkoły podstawowej w Aleksandrowie. Oświadczyć może o tym liczba dni i nocy, których niektórzy z radni naprawdę nie przespali. I nie tylko radni. Jeśli chodzi o te dane demograficzne, o których pani przewodnicząca powiedziała, to w szkole w Aleksandrowie na pierwszym zebraniu pani sekretarz z gminy przedstawiała
jak się będzie przedstawiać w perspektywie przyszłych lat każda z klas, do której ile się dzieci po prostu urodziło. Także tutaj uważam, że chyba wiadomość była, raczej na pewno była rzetelna i przekazana. Może nie wszyscy to po prostu wysłuchali. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z radnych chce jeszcze zabrać głos? Uchwała Rady Gminy Panki z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej imienia Stanisława Staszica w Aleksandrowie. Rada Gminy Panki uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zamierza się z dniem 31 sierpnia 2020 roku przekształcić Szkołę Podstawową imienia Stanisława Staszica w Aleksandrowie o stopniu organizacyjnym klasy 1-8 z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Filialną w Aleksandrowie o strukturze klasy 1-3 z oddziałem przedszkolnym. Punkt 2. Szkoła Filialna w Aleksandrowie zostanie włączona w strukturę organizacyjną Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Konieczkach. Punkt 3. Obwód szkolny przekształconej Szkoły Podstawowej imienia Stanisława Staszica w Aleksandrowie zostanie włączony do obwodu Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Konieczkach. Punkt 4. Uczniowie klas 4-8 przekształconej Szkoły Podstawowej imienia Stanisława Staszica w Aleksandrowie dalszą naukę kontynuować będą w Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II w Konieczkach. Paragraf 2. Upoważnia się wójta gminy Panki do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia przekształcenia, w szczególności do zawiadomienia rodziców uczniów śląskiego kuratora oświaty oraz do wystąpienia do śląskiego kuratora oświaty o wydanie opinii w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej imienia Stanisława Staszica w Aleksandrowie. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Panki. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Poproszę radnych o oddanie głosu poprzez podniesienie ręki i jednocześnie przyciśnięcie przycisku. Kto z Państwa radnych jest za? Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję. Kto z Państwa radnych wstrzymał się? Dziękuję. Uchwała została podjęta 9 głosami. Punkt 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6.52.2019 Rady Gminy Panki z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców. I poproszę pracownika gminy o zreferowanie uchwały. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, przeczytam uzasadnienie do tej uchwały. Zgodnie z artykułem 68 ustęp 1 punkt 7 ustęp 1a ustęp 1b i artykułem 37 ustęp 2 punkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami wójt gminy Panki może za zgodą Rady Gminy Panki udzielić bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego sprzedawanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym. Do kompetencji Rady Gminy należy określenie warunków udzielenia bonifikaty. Wobec powyższego wprowadzone zmiany mają uzasadnienie, ponieważ zgodnie z artykułem 34 ust. 1 punkt 3 wyżej wymienionej ustawy pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony. Mam na uwadze ujednolicenie zapisów uchwał podjętych przez Radę Gminy Panki. Proszę o podjęcie przedmiotowej uchwały. W ramach wyjaśnienia jeszcze tylko dodam, że Państwo radni podjęli uchwałę 25 marca zeszłego roku i zmiana w tej uchwale polega tylko na paragrafie drugim, który tutaj mówi o tym, że najem został nawiązany na czas nieoznaczony i trwa przez okres co najmniej 10 lat od dnia zawarcia umowy. Poprzednie uchwale po prostu jest tylko błąd literalny ze względu na czas oznaczony. Chociaż ustawodawstwo tutaj wykładnia, mówi jednoznacznie, że nawet jeżeli jest to okres 10 lat, to powyżej 10 lat to i tak traktuje się jako zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony. Więc jest to po prostu tylko uporządkowanie tej poprzedniej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Czy radni mają jakieś pytania?
Uchwała Rady Gminy Panki z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 6.52.2019 Rady Gminy Panki z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 6.52.2019 Rady Gminy Panki z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców zmianie ulega treść w paragrafie drugim ustęp 2, który otrzymuje brzmienie. Najem został nawiązany na czas nieoznaczony i trwa przez okres co najmniej 10 lat od dnia zawarcia umowy. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Panki. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Poproszę radnych o oddanie głosu poprzez podniesienie ręki i jednoczesnie naciśnięcie przycisku. Kto z Państwa radnych jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta 15 głosami. Punkt 8. Sprawy różne. Czy ktoś z radnych? Poproszę, pani dyrektor. Szanowni Państwo, ponieważ jest to pierwsza sesja w tym roku, w 2020, w związku z czym ja chciałam złożyć w imieniu Zarządu Powiatu wszystkiego najlepszego na ten nowy rok, dużo zdrowia, sukcesów, uznania społecznego, oczywiście dużo inwestycji. Mam nadzieję, że tak się stanie, że życzenia się spełnią, panie radny. A jeśli jestem już przy inwestycjach, szanowni państwo, to, tak jak mówię, życzę dużo inwestycji w tym roku. Tylko jest coś takiego w powiecie jak wieloletni plan inwestycji drogowych na przykład. I ten plan, oczywiście on jest udostępniony na stronie Zarządu Powiatu, na stronie Starostwa. Ja nie będę go czytać ani przedstawiać. Każdy z Państwa ma do niego wgląd. Ale chcę powiedzieć o czymś więcej. Jest możliwe podejmowanie inicjatyw obywatelskich. I taki plan, wieloletni plan inwestycji drogowych można uchwałą na przykład zmienić. I apeluję do radnych, właśnie do urzędników organu gminy, aby takie inwestycje były zgłaszane. Ja na sesji Rady Powiatu jak najbardziej uchwałą można zmienić długoletnią prognozę, długoletni plan infrastruktury drogowej. Zachęcam do takich inicjatyw, do potrzeb mieszkańców waszych miejscowości, naszej gminy. Jeśli są jakieś priorytetowe zadania, które chcielibyście wprowadzić w ten plan wieloletni, jak najbardziej możemy taką uchwałę zmieniającą podjąć na sesji Rady Powiatu. Ja wspomniałam akurat inwestycje drogowe, ale to nie tylko. Jeśli są jakieś priorytetowe zadania w ogóle, oczywiście te przypisane poziomowi powiatu, tak? Na poziomie powiatu, ale jest taka możliwość zgłoszenia inicjatywy obywatelskiej, proszę Państwa. I takie coś się już zadziało w powiacie, więc mam nadzieję, że takie będą potrzeby i zgłosimy jak najbardziej, zbierzemy kilka podpisów. Ponadto wystarczy, że 5 radnych z powiatu się podpisze pod tą uchwałą i wieloletnią na przykład taki plan można zmienić w kierunku naszych potrzeb. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z radnych chce zabrać głos? Pani wójt. Jeszcze tak w woli informacji, bo to też mi umknęło. Od grudnia borykaliśmy się z nieszczęsną sprawą Orlika. Do końca roku ta sytuacja była taka cały czas napięta, tak? Na ten moment wiemy, że apelacja dla nas była bardzo ważna, bo w tym momencie zyskaliśmy prawie 300 tysięcy, także jest to kwota bardzo duża.
Więc taką informację chciałam Państwu przekazać, że to jest kwota, którą dzięki apelacji zaoszczędziliśmy. I też co do audytu chciałam się odnieść. Z audytem, proszę Państwa, nie ponieśliśmy żadnych kosztów. Umowa jak najbardziej była, natomiast ze względu na to, że audytor się nie wywiązał z umowy, z terminów, my tą umowę zerwaliśmy. Zerwaliśmy ją na zasadzie porozumienia bezskutkowo dla obydwu stron. Dlatego to, co mówi się i się pisze, że gmina poniosła koszty, a dalej efektów audytu nie ma, to jest nieprawda. Także tutaj kwota 35 tysięcy, którą mieliśmy zabezpieczoną na audyt, jak najbardziej ta kwota jest niewykorzystana, jest niewydatkowana. Dziękuję bardzo. Czy będzie przeprowadzony powtórny audyt? No też myślę, że spotkamy się na komisjach, porozmawiamy, myślę, że decyzję podejmiemy wspólnie. Dziękuję. Panie Czesławie, jeszcze ja tylko zabiorę głos, ponieważ miałam kilka telefonów od zaniepokojonych mieszkańców, nie ma już co prawda pani sołtys, natomiast mieszkańcy podnosili, szczególnie z ulicy Ogrodowej, czy głosowanie na temat przesunięcia pieniędzy z Funduszu Sołeckiego zostało przeprowadzone zgodnie z prawem. I kwestia też zawiadomienia, jak wyglądała, że nie dotarła do nich żadna kurenda. Może poprosiłabym osobę, która pomaga pracy sołectwa, o zabranie głosu i wyjaśnienie mieszkańcom, czy zostały złamane przepisy, czy nie. Szanowni radni, szanowni państwo, przepisy nie zostały złamane. Zebranie odbyło się jak najbardziej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tu, jak mi pani przewodnicząca wspomniała, mieszkańcy podnosili, że nie było drugiego terminu w momencie, że nie było kworum, czyli tam ileś procent. Taki obowiązek zgodnie ze statutem sołectwa wynika tylko w przypadku wyboru bądź odwołania sołtysa i rady sołeckiej. W pozostałych przypadkach nie ma drugiego terminu. Ile osób zechce wziąć udział w zebraniu, tyle bierze. Nie ma tutaj tej konieczności odczekania, czyli drugiego terminu w tym samym dniu w przypadku takiego zebrania. A w kwestii kurent to pomagaliśmy pani sołtys w przygotowaniu tych kurent. Według mojej wiedzy było tych kurent 50. 50 kurent, no my nie zajmujemy się dystrybucją tego, tym już zajęła się pani sołtys. A to, że kurenty nie docierają, bądź informacja nie dociera do wszystkich mieszkańców, no to tak naprawdę co sami sobie, no po prostu ich nie przekazujemy jeden drugiemu, sąsiad sąsiadowi nie przekazuje i stąd jest ten problem. Także no to takie może nasze trochę poczucie i dobra wola, żeby zawiadomić sąsiada i wtedy już większa ilość będzie wiedziała o tym, że takowe zebranie się odbywa. Na to nie mamy jakby wpływu. Jeżeli jest taka wola, bo tutaj pan radny podpowiada, żeby to gdzieś umieścić na stronie, bądź jeżeli jakieś sołectwo będzie życzyło sobie, żeby gmina umieściła taką informację na stronie, to i owszem, no jednak to jest sprawa każdego z sołtysów, z rady sołeckiej i także no tutaj trudno, żebyśmy tak też ingerowali cały czas sugerowali, co sołectwo w jaki sposób powinno się zachować. Zatem jeżeli będzie taka wola czy sołtysa, czy kogoś z Rady Sołeckiej, to zapraszamy, bardzo chętnie pomożemy, takie informacje umieścimy. No niemniej jednak prosimy, żeby między sobą zawiadamiać się, przekazywać te kurendy i wtedy problemu nie będzie. Co do zgodności z prawem i podjętych decyzji na tym zebraniu, jak najbardziej było wszystko w porządku. Dziękuję. Ja rozmawiałam również z panią sołtys i prosiłam ją, żeby informacje o zebraniach wiejskich były również na tablicach ogłoszeń wywieszane, jak również na drzwiach w miejscu, gdzie to zebranie ma być. Jednak proszę też, żeby w opracowywanym nowym statucie dokładnie był opisany sposób zawiadamiania na stronie gminy, żeby na przyszłość nie było takich niedomówień. I pan Czesław jeszcze chciał zabrać głos, poproszę pana.
przed do mikrofonu? Nie. Tak? Najlepiej, żeby było pana słychać. Ja głośno mówię, ale niektórzy mówią, że krzyczę. Korzystając z okazji, że gości u nas pani radna powiatu, ja bym miał taką prośbę, bo nie wiem, kiedy te sesje, dawniej to wiedziałem, jeździłem, teraz nie wiem, gdzieś wszystko po cichu robicie, że nie wiadomo, kiedy macie sesję, ale to tak żartem. Pani powinna wiedzieć, bo to jest, chodzi o ulicę Powstańców Śląskich. Tam są dwie zapadnięte studzienki. To jest droga powiatowa. To należy do powiatowego zarządu dróg. Ja już tutaj próbowałem tłumaczyć policji, co tam go stali i zatrzymywali. Mówię, panie, pan odpowiada za bezpieczeństwo na drodze też. On mówi, no też. Ja mówię, to a te dwie studzienki, co tam stoją, czemu nie polecicie to zlikwidować? O, to dzielnicowy. No ale to już pomijmy to. Trzeba by, bo te studzienki się zapadają, to jest kilkanaście lat. Jak przysypano po drugiej stronie tak zwaną zlewnię źródłowiskową, te wody zrobiły sobie kierunek pod skórą, podskórny inny. I one, te studzienki się zapadają. Był czas, że właściciel, który mieszka tam przy tej kamienistej drodze, dzięki jemu nie było poważnego wypadku, bo on wyjeżdżał bardzo w czas do pracy i on przejeżdżał koło tej studzienki, wszystko się zapadło pod ziemię. Była normalnie dziura i on dopiero stanął, samochód postawił w poprzek i dopiero tam trójkąty i dopiero gdzieś kogoś wołał. Ale to się w dalszym ciągu zapada. Ja wymieniłem sobie już prawe zawieszenie przednie. I jak chcę, jak dyrektor powiatowy zarządu dróg chce, żebym go obciążył, to go obciążę, bo dam ekspertyzę, od czego mi się to stało. Należy to zrobić, bo robią ludzie jeszcze inaczej. Robią, omijają to. Ale jak jedzie ktoś, a nie wiadomo, jaką on szybkością jedzie, może być wypadek, prawda? Także bym prosił o stawiennictwo. Jeszcze jedna sprawa. Ponieważ ja przejrzałem sobie dokumentację na tą drogę 3 maja, bo tam powiatowy zarząd dróg, była jedna drena dawniej, jeszcze nie była ta droga robiona. Powiatowy zarząd dróg wymienił tą drenę na tym wjeździe i postawił, bo tam był wypadek, że samochód wpadł do rowu, do góry kołami stał. I postawił powiatowy zarząd dróg 4 te barierki takie. One mają odpowiednie oznaczenie w tablicach znaku, ale ja tu mówię, wiemy, o co chodzi. Te barierki takie na te. I te barierki były 4. I w projekcie przebudowy tej drogi, czy modernizacji, jest punkt, który wypowiada się na temat znaków. I pisze projektant tak, że prosi o przeniesienie tych 4 barierek, podaje symbol tych, w nowo utworzone miejsce. I w to nowo utworzone miejsce już 4 nie trafiły, tylko 2. Prosiłbym też o wyjaśnienie tego. Bo jeżeli to było 4, to powinno dalej 4 być. Dziękuję. Dziękuję. To proszę. Bardzo dobrze, że mamy takich mieszkańców i dociekają tych spraw. Gratuluję. Jest to jak najbardziej sprawa powiatu, zarządu dróg powiatowych i także zajmę się tym problemem już od jutra. Zgłoszę do zarządu dróg powiatu, bo nie będę czekała na sesję Rady Powiatu, bo to jest zbyt długo. Jeśli nie będę czegoś wiedziała, która to jest ta studzienka dokładna, to jest między wojną drogą. Bo przecież ulica Powstańców Śląskich jest mi bardzo dobrze znana, tylko ta studzienka tam dalej jeszcze. Jutro podjadę, zobaczę te studzienki i jak najbardziej, my nie mówimy odnośnie, pani przewodnicząca, odnośnie osoby, tylko domy. Także to w ogóle nie ma przepisów do RODO. Także jak najbardziej dziękuję bardzo za zgłoszenie problemu i tym się zajmę. Dziękuję. Tylko to jest dziwne, że ci... Dziękuję. Czy radni mają jeszcze jakieś pytania? Jeżdżą tam codziennie i tego nie widzę. Więc trzeba im to jeszcze powiedzieć.
Proszę, panie radny. Ja mam pytanie jeszcze do pani radnej powiatu. Ostatnio na sesji wcześniejszej był podnoszony problem rozrysowania linii rozgraniczających Drogę Powstańców z ulicą Zieloną, więc chciałbym zapytać, na jakim etapie jest ta sprawa w starostwie? Pytanie wyręczyła mnie na poprzedniej sesji pani wójt, bo to gmina ma te informacje bardzo dobre. Oddaję głos już panu. Panie radny, ja powiem tak, powiat faktycznie opracował zmianę organizacji ruchu, stałej organizacji ruchu. Przysłał nam do, oczywiście do zaopiniowania. Do zaopiniowania myśmy się jak najbardziej pozytywnie wypowiedzieli na temat tej opinii. Wróciło to do powiatu, do powiatowego zarządu dróg. Jest na tym projekcie rozrysowane nowe przejścia dla pieszych, odnowienie tych przejść i od ulicy, od skrzyżowania ulicy Częstochowskiej z ulicą Powstańców Śląskich, czyli od tego skrzyżowania przy moście, aż do rozjazdu właśnie tej drogi powiatowej w lewo na Cygankę. I jest tam w projekcie ta wysepka, tak zwana popularnie zebra, wymalowana i cała, że powiem, oznaczenie poziome rozgraniczające pasy jest, nie jest, łącznie z przejściami. Kiedy będzie wykonane fizycznie, no to już bym powiedział wprost, to jest pytanie do pana dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Mam nadzieję, że szybko. No. Też czekamy z niecierpliwością. To znaczy, nie wiem, czy dobrze się rozumiemy. Ja mówię o skrzyżowaniu drogi Powstańców Śląskich z ulicą Zieloną, czyli tak, odjazd. Tak. To cała ta droga tak. Od skrzyżowania od mostu, czyli od początku tutaj od Częstochowskich i Powstańców Śląskich, aż do tego rozjazdu na ulicę Zieloną w kierunku Cyganki, jest to oznaczenie poziome w projekcie przewidziane. Także i otworzenie przejść dla pieszych też. Ale czas przybliżony wykonania zadania nie jest znany. Myśmy zaopiniowali praktycznie natychmiast, jak żeśmy to otrzymali. Natomiast podejrzewam, że jak ustąpi w tej chwili warunki, jak powiem, może nie warunki, tylko okres zimowy, mam nadzieję, że to wiosną wykonają, ale nie jesteśmy w stanie, że powiem, określić terminu dokładnie. Ja tylko dwa słowa do tego dodam. Tak jak wiecie, dokumentacja jest opracowana, kosztorys inwestorski opiewa na 60 tysięcy złotych i teraz jest problem znalezienia pieniędzy, ponieważ budżet jest opracowany, zatwierdzony i trzeba teraz gdzieś uszczerbnąć albo znaleźć środki, żeby to wykonać. Ale drodzy państwo, ja podnosiłem na sesji problem tylko narysowania linii poziomych, czyli trójkątów i 2-3 metrów rozrysowania osi jezdni w stronę ulicy Zielonej. Tak, ale biorąc pod uwagę to, powiat poszedł dalej i przygotował cały projekt organizacji, stałej organizacji ruchu. I oprócz tej linii rozgraniczonej zostały ujęte pozostałe elementy. I dlatego, tak jak powiem, jest to 60 tysięcy złotych, trzeba znaleźć pieniądze i rozpisać przetarg i wykonać. Panie radny, ja mam do pana pytanie. Jeżeli było to zgłaszane kilkukrotnie, jeżeli w najbliższym czasie dojdzie tam do wypadku, co wtedy? Będzie się powiat tłumaczył tym, że rozszerzył zadanie i zbiera pieniądze, które ta inwestycja może się przeciągnąć nawet do 2 lat na przykład, gdy będą pieniądze? Trudno mi powiedzieć. Powiat drogi ma ubezpieczone, są w takim stanie, jakim są. No wiele ma, powiem, inwestycji i robót do zrobienia, jednak jakaś kolejność musi być. Są w pierwszej kolejności te ważniejsze, a w drugiej te, które mogą poczekać, myślę. Że... Znaczy wie pan co, ja tylko jeszcze przepraszam, że tak zajmuje czas. W tamtym roku, pod koniec roku, rejon dróg malował pasy naprzeciwko Polspawu. Miał kawałek dosłownie. Zapytałem, nie da się. Dzwoniłem do dyrektora, powiedział, że nie mają ujętego w harmonogramie inwestycji, nie da się. Tam było naprawdę 5 minut pracy z ich strony, tylko dobrej woli. I z dobrej woli wydania decyzji przez dyrektora. Dziękuję. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 13. sesję Rady Gminy Pankowskiej.